Dwa lata temu przywitałem się z Wami z tego miejsca, prezentując Wam targi World Travel Show. Było to duża impreza, połączenie trzech właściwie salonów, jachtowego, karawaningowego i oczywiście targów turystycznych. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wreszcie mam wielką przyjemność powitać Was ponownie na Camper and Caravan Show 2021, prosto oczywiście z Nadarzyna. Zaraz wchodzimy na halę i zaraz się okaże, czy rzeczywiście są to największe targi karawaningowe w Europie Centralnej i Wschodniej, zgodnie ze słowami organizatorów. Zapraszam serdecznie na relację prosto z Nadarzyna. Naszą relację zaczynamy od wielkich nieobecnych, czyli tych firm, których zabrakło podczas targów w Poznaniu. Jedną z nich jest oczywiście Hymer. Hymer właśnie Poznań, co ciekawe. Moi drodzy, Hymer Poznań prezentuje się z pełną gamą samochodów półzintegrowanych i w pełni zintegrowanych. I dzisiaj Waszą uwagę skupię przede wszystkim na modelach, które mają DMC powyżej 3,5 tony. Zapytacie, moi drodzy, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jeżeli kupujecie samochód w pełni zintegrowany, zwłaszcza tak dobrze doposażony, jakim jest Hymer, to oczywiście on nie waży tyle, by się zmieścić w limicie 3,5 tony. Właśnie dlatego Hymer Poznań zaproponował dla swoich klientów promocję. Każdy, kto kupi kampera powyżej 3,5 tony z DMC 4400, 4,5 tony, dostaje od firmy voucher na prawo jazdy kategorii C. Czyli kupujecie samochód, robicie prawo jazdy i swobodnie podróżujecie sobie bez żadnych ograniczeń. Idziemy do pierwszego auta, który właśnie jest z DMC powyżej 3,5 tony. Jeżeli Hymer, to widzieliście nasze zaproszenie właśnie na te targi, to tam pokazywaliśmy samochód półzintegrowany na bazie Mercedesa Sprintera. Tutaj do dyspozycji mamy pełną integrę również na podwoziu tego niemieckiego producenta. Zwróćcie uwagę, jak pięknie jest Hymer wykonany. Zarówno jeżeli chodzi o design, jak i oczywiście o samo podwozie. Lampy LED-owe, przepiękny grill i oczywiście zupełnie inna kolorystyka zewnętrzna, jeżeli w ogóle chodzi o cały pojazd. No i przechodzimy do danych technicznych. Mamy tutaj do czynienia z modelem BMC i680. Jego DMC, tak jak mówiłem wcześniej, 4 tony 430 km. Podwozie to Mercedes-Benz 2.2 pojemności silnika pod maską, 170 koni mechanicznych i oczywiście jest to wersja na maksa wyposażona, w pełni przygotowana do warunków zimowych już z ogrzewaniem Alde na pokładzie. Idziemy. Jednostka czteroosobowa. Zwróćcie uwagę na to, jak wygląda przede wszystkim sama szoferka. Podwozie Mercedesa to oczywiście zupełnie inny wygląd konsoli środkowej, zupełnie inny wygląd kierownicy, inne zegary i oczywiście ta duża stacja multimedialna z dotykowym, kolorowym ekranem o przekątnej powyżej 10 cali. Natomiast jeżeli chodzi o same wykonanie Hymera, to oczywiście targi są też po to, żeby wejść i dokładnie dotknąć każdego z materiałów, dotknąć tego, jak są zbudowane szafki, z jakich zawiasów są wykonane właśnie te górne miejsca do przechowywania rzeczy. Tu wszystko jest naprawdę w jakości premium, no i oczywiście jeżeli jakość premium, to całość waży. Z tyłu standardowe rozwiązanie, czyli dwa łóżka pojedyncze z możliwością ich środkowego połączenia. Przestrzeni jest naprawdę dużo, piękna wersja kolorystyczna, jasne wnętrze, podkreślone tym dodatkowym oświetleniem LED-owym po całym tak naprawdę pojeździe. Oczywiście prysznic, toaleta, długość nieco większa od standardowych rozmiarów, natomiast to skutkuje tym, że macie tutaj naprawdę dostępną sporą przestrzeń. Przednie fotele są obrotowe i tutaj wokół jednego stolika, który jest oczywiście przesuwny, może się zgromadzić cała załoga. Bardzo lubię to rozwiązanie, które widzicie tuż obok wejścia, czyli ten sposób montażu telewizora. Fajne rozwiązanie, które widzieliśmy już w innych kamperach, nie tylko Hymera, ale też innych marek. Bardzo estetycznie schowana duża jednostka, którą oczywiście możecie odmontować i zarówno ją wysunąć tutaj do wnętrza, jak i na zewnątrz. Tym sami możecie w bardzo wygodny, komfortowy sposób oglądać telewizję i korzystać przede wszystkim z tego kampera przez 365 dni w roku. I pamiętajcie, nie bójcie się jazdy kamperami z DMC powyżej 3,5 tony. Przyjdźcie do Hymera, a prawo jazdy dostaniecie gratis. Cześć Piotrze. Cześć. Cześć Kasiu. Cześć. Siemanko. Cześć. Co robicie? Testujemy foteliki, które kampery są najlepsze pod montaż fotelików dziecięcych. I co wyszło? Tam, gdzie jest Isofix, jest na pewno najwygodniej, ale jak wiadomo, w wielu kamperach są problemy. No my jeździmy cały czas z dzieciakami, już we wszystkich testowanych przez nas mieliśmy różne przeprawy. No, opiszemy to wszystko, co nam się udało tutaj przetestować przez ostatnie 3 godziny. Gdzie?
Na Kamprescie. No dobra, niech ci będzie to jedyny... Kamprest.com, pamiętajcie, tam nazwę. Kamprest.com, okej, trzymajcie się. Ja nienawidzę fotelików, wiesz? Ja już czekam, żeby dzieci tam... Też już na to czekam. Prawda? Trzymajcie się. Jednak jest dużo ludzi, którzy fotelików używają. No właśnie, jedźcie, dzięki, trzymajcie się. Trzeba kochać na twoją życie. Targi w Nadarzynie to oczywiście też stanowiska, osobne stanowiska dużych firm produkujących przeróżne wyposażenie do kamperów i przyczep kempingowych. Jedną z takich firm jest oczywiście Truma, czyli potentat, jeżeli chodzi o systemy grzewcze, wentylację i oczywiście jest tu ze mną człowiek, który już ode mnie ucieka, a ja go łapię. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się serdecznie. Dlaczego Truma, a nie na przykład inne rozwiązania konkurencji? Truma jest najlepsza. Tak mówią? Tak mówią. Co prezentujecie na stoisku? Prezentujemy systemy grzewcze, systemy klimatyzacyjne. Tu mamy na przykład Trumę Kombi, które jest często stosowane urządzenie w kamperach. No mamy też Truma S. Przyzwyczajenia zostają, prawda? Dokładnie. Nowszy model, zmieniona nazwa. No to ja zadam trudne pytania. Dlaczego systemy grzewcze kombi w ostatnim czasie tak mocno podrożały? Bo to są pytania, które nasi czytelnicy zadają. Od czego pan stwierdza, że to podrożało? No trochę ceny te podskoczyły, jednak 17 tysięcy za system grzewczy to duży wydatek. Jeżeli chodzi o Trumę, akurat Truma ceny utrzymała od w zasadzie 2-3 lat, więc nie podrożały na pewno trumowskie urządzenia. A co? Proszę mi powiedzieć, ile kosztuje teraz euro. Euro? Tak. 4,65, tak strzelam? Tu ma pan odpowiedź. Tu ma pan odpowiedź. Okej, okay, czyli wszystko kurs euro. Nie tylko tak. Wszystko, ale przede wszystkim kurs euro ma duże znaczenie na cenę wysokiej jakości urządzenia. Panowie. Cena wyjściowa urządzenia jest, tak jak powtórzę jeszcze raz, od 2-3 lat praktycznie niezmienna. Okay. Tu jest różnica kursowa. Panowie, a jak z dostępnością tego typu urządzeń, bo wszyscy mają problemy ze wszystkim teraz. Nie tylko Truma, ale generalnie wszyscy mają problem z dostępnością. Jak to wygląda u was? No chyba pan sobie sam na to pytanie odpowiedział. Podobnie. Podobnie, bardzo podobnie. Jest trudno. No. Jest dostępność, ale no nie taka, jaką byśmy oczekiwali. Okej, coś się zmieni? Coś macie? Jakieś przecieki? No, sądząc po ogólnym obrocie sprawy, to raczej będzie gorzej. Dobrze. Klimatyzacja najpopularniejsza chyba na rynku? Chyba najpopularniejsza. To jest oczywiście Dometic FreshJet 2200, ale jest Aventa. Oczywiście i zdecydowanie... Klasa premium wśród klimatyzatorów. Dlaczego Aventa? Jest to najmocniejszy klimatyzator firmy Truma z funkcją grzania, bezawaryjny. Ile waży taka jednostka? Około 27 kg. Czyli lekko? Lekko, dokładnie. A ile kosztuje? W tej chwili nie pamiętam. Zagięcie, okej. Okay. Znaczy, staram się nie uczyć cen na pamięć, bo z racji zmiany kursu codziennie ta cena jest inna, no bo my przeliczamy z kursu euro, więc... Dobra, to zapytam o taką rzecz. Idzie sezon zimowy teraz i nie wszyscy mają systemy grzewcze. Co proponujecie? My już mamy okres zimowy. Wy już macie? Proszę zobaczyć, narty już są wystawione. Faktycznie. Wszystko jest przygotowane, tylko brać, kupować, montować i wyjechać, wjeżdżać na narty na stoisku. Czym jest EKIT w takim razie? Zestaw rozszerzenia do Variohita. Okej, okay, opowiedzcie opcja, coś. Opcja elektryczna. Aha, czyli to jest system... To jest system podstawowe źródło grzania gazowego. Mhm. I jeżeli klient chciałby mieć opcję, przepraszam, grzania elektrycznego, dokupuje tak zwane EKIT i ma wersję gazowo-elektryczną. Czyli to można wszędzie zamontować tak naprawdę, przyczepy, kampery, bez tak, różnicy. Tak, urządzenie tak. Myślałem, że chodzi o sam kit. Nie, samo urządzenie. To urządzenie. Tak, jak najbardziej. Czyli jeżeli ktoś chce się dogrzewać, to jak najbardziej możecie sobie takie rzeczy zakupić. Do małych pojazdów, jeżeli ktoś nie wymaga grzania wody, jak najbardziej ten zestaw wystarczy. Targi Camper Caravan Show w Nadarzynie i po raz pierwszy, chyba po raz pierwszy, prawda, osobne stanowisko Trumy. Bardzo dziękuję. Proszę. Chociaż nie osobne, bo już byliśmy. Byliście? A w Nadarzynie jesteśmy pierwszy raz, ale wystawialiśmy się na innych targach. Bardzo dziękuję. Mówią, że Centrum Kempingowe Kutno to największy dealer w Polsce. Zgadzasz się? No jak na 100%. Jeden z największych na pewno. Jeden z największych na pewno, tak. Dlaczego miałbym kupić u Ciebie Concorda, a nie pójść do konkurencji i wybrać Morello? Wiesz co, jakby historię Concorda znasz i Morello, tak? Więc tu historia jakby mówi sama za siebie. Te dwie marki, jakby ja wychodzę z założenia, że akurat te dwie marki są bardzo bliźniaczo podobne do siebie. Też z historycznych względów. Oba będą bardzo dobrym zakupem, tak? Myślę tutaj, że jeżeli chodzi o Concorda, to tu oprócz tego, że jakość, którą reprezentuje również Morello, świadczy jakby na plus tego pojazdu świadczy to, co my gwarantujemy jako centrum kempingowe, czyli wiesz, serwis, doświadczenie,
taką pomoc klientowi, tak? No bo my mamy doświadczenie z tymi pojazdami, sprzedajemy je, wiemy jak się je prowadzi, tak? Jak się zachowują, co się psuje, czy jeżeli się coś psuje, to jak to naprawić, tak? Wiem, że sprzedajecie Concordy, ale wiem też, że macie Eribę. Przepiękną i szalenie drogą, trzeba to przyznać. Trzeba przyznać. Jest klient na Eribę? Wiesz, jest, ale mamy dużo zapytań z Niemiec, bo teraz sytuacja na rynku sprawia, że te przyczepy na rynku niemieckim są bardzo mało dostępne. No i jednak klienci tacy premium na Ribę trzeba wydać 400 tysięcy złotych, tak? To na pewno jest to klient premium. No, zaczynają się odzywać do nas spoza granic Polski, tak? Choć w Polsce też. Pytają nas czytelnicy o przyczepy, więc dzisiaj ja chcę Cię zapytać o jeden wybrany model przyczepy, najbardziej uniwersalny z tej całej gamy. Co byś wskazał? Wiesz co, nie można powiedzieć. Sam wiesz, jako miłośnik karawaningu, że nie ma uniwersalnej przyczepy i nie ma uniwersalnego klienta, tak? Pojawiają się potrzeby rodzin z dziećmi, no i to są przyczepy z łóżkami piętrowymi i takie modele w granicach 560, tak, najpopularniejsze modele do jazdy jeszcze mające jakieś tam znaczenie. No a są też ludzie, którzy podróżują tylko we dwójkę, no i szukają albo czegoś dużego, w którym mogą komfortowo sobie mieszkać, albo z kolei małe przyczepki, którą będą się przemieszczali bardzo często, więc złotego środka nie ma w karawaningu, tak? Trzeba wysłuchać potrzeb klienta, no i dobrać coś, co jemu, dla niego będzie złotym środkiem, tak? Przyczepa zimą. Tak czy nie? Wiesz co, ja akurat nie lubię błota zimowego, a rozstawianie przedsionków wcześniej, tak, żeby po prostu jakoś zachować tą przestrzeń w miarę czystą, no dla mnie nie, tak, osobiście. Wyjazdy kamperowe, krótkie, tak, jakieś weekendowe w zimę, jak najbardziej, tak, bo nie też jestem zdania, że nie powinniśmy odstawiać tych pojazdów na zimowanie, bo wtedy przyjemność się z tego kończy, tak. Ale technicznie taki beduin jest w pełni przygotowany. Beduin, jeżeli chodzi o przyczepę, on już jest dosyć mocno przystosowany do warunków zimowych. Samo ogrzewanie Alde, które tutaj jest w standardzie, elektrycznie ogrzewana podłoga iNet, tak, czyli jedna z takich ciekawostek technicznych, która dopiero w Polsce zaczyna być wdrażana w produkcję i zaczyna być wybierana przez klientów. Więc jak najbardziej, beduin jak najbardziej. No, sama nazwa wskazuje, że dedykowany jest do warunków zimowych, tak, i rzeczywiście sprawdzaliśmy taką przyczepę w warunkach zimowych na placu, co prawda. Daje radę. Daje radę. 215 tysięcy podrożało? No na przyszły rok podrożało. Tak przeważnie, jeżeli chodzi o Tlepsa, najtaniej od 5 do 10% wzrost cen następuje. Tak. Dobra, to ostatnie pytanie. Jak z dostępnością na ten sezon, na przyszły sezon? Jak to wygląda z Waszej perspektywy? W przypadku kamperów dramatycznie, bo sytuacja na rynku jest dosyć dynamiczna i tak naprawdę z tygodnia na tydzień dowiadujemy się o kolejnych odcinkach podwozi, tak? Bo tutaj chodzi o podwozie. Jakby nie moce produkcyjne, taki film jak Detlef czy Hummer są na bardzo dużym poziomie, tylko nie mają na czym budować, tak? Więc tutaj jest dramat, jeżeli chodzi o przyczepy. Jest mało pojazdów i tempo sprzedaży jest zaskakujące, bo w przypadku, no mamy średnią dzienną sprzedaż, znaczy miesięczną sprzedaż, co drugi dzień nam się sprzedaje przyczepa, tak, więc no kurczę, wiesz, kiedy my naprawdę teraz nawet nie mamy czasu na maile odpisywać, bo to tempo targowe też nas troszeczkę zmęczyło w tym roku, no myślę, że jak ktoś chce znaleźć przyczepę dostosowaną do swoich potrzeb, to tak naprawdę mam, myślę, miesiąc do dwóch, nie? Na zakup pojazdu, bo później to już zwyczajnie tych podwozi nie będzie, tak? Nie będzie do wyboru praktycznie nic. No, ja już mam takie sytuacje, że w niektórych segmentach, takie właśnie najbardziej popularne, czyli łóżka piętrowe, nie mam nic prawie, tak? Bo po prostu wiesz, wszystkie numery VIN, które gdzieś tam były dla nas zanotowane, tak, no są już posprzedawane. I to tacy klienci, którzy wracają do nas, tak, oni już wiedzą, że po prostu trzeba kupić przyczepę wcześniej, żeby mieć skonfigurowaną pod siebie. Plus do tego stacjonarki typowo w tym roku bardzo szybko się obudziły. Klienci stacjonarni, czyli HEL, tak, przede wszystkim towaruje się bardzo ekstremalnie szybko. No i takie duże przyczepy typu 730 FKR, flagowy model Detlefsa, no praktycznie zaraz nie będzie dostępny, tak. Wyrwałem Cię od klienta, bardzo dziękuję. Dziękuję również, wszystkiego dobrego. Lato się skończyło, ale drogowskaz wskazuje, że tam na targach znajdziemy plażę. Więc idziemy w kierunku plaży. Nowa firma X-Camp, niedaleko Kalisza, jak sami możecie zobaczyć, zaskakuje wyglądem swojego stanowiska i dzisiaj zaraz o tym porozmawiamy. Dario, nowa firma, nie od niedawna całkiem na rynku, a stoisko przepiękne. Przepiękne i przepiękne pojazdy i przyczepy dostępne tak naprawdę w większości od ręki. Czyli to jest coś
niespotykanego, prawda? Niespotykanego, tak samo jak nasze super stoisko, tak jak sam zauważyłeś. No właśnie, powiedz mi w takim razie, włączę sobie tylko budzik, włączyłem sobie budzik, jakie samochody u Was znajdziemy? Przede wszystkim chcielibyśmy się pochwalić, że od niedawna jesteśmy dealerem marki Etrusco, jedynym w Polsce dealerem tej marki. Mamy nawet super piękny pojazd pokazowy, do którego serdecznie zapraszam, bo wnętrze jest naprawdę oszałamiające. Prowadź, ja za Tobą. Przede wszystkim to, co możemy dostrzec, to jasne, piękne barwy, świeżość, taka świeżość, która bije od tego pojazdu. No na tę chwilę, na te parę godzin, jak już tutaj jesteśmy, jest on rozchwytywany tak naprawdę przez potencjalnych klientów. Przede wszystkim myślę właśnie przez ten taki innowacyjny trochę design, który jest tutaj, prezentuje się, myślę, że całkiem fajnie. Cenowo? No i właśnie cenowo. Jeżeli chodzi o cenę, jest to cena, która tak naprawdę, myślę, głównie przyciąga, bo za taką jakość, tak niska cena, no myślę, że dlatego to czyni takim przyszłym bestsellerem, myślę, naszej firmy, właśnie tą markę. Dżentelmenem nie jestem, więc zapytam ile? Niecałe 260 tysięcy netto. Netto. Okay. Tak, ale ten pojazd, który tutaj widzimy, jest tak naprawdę super wyposażony, bo oprócz telewizora, który tutaj pięknie się prezentuje przy wejściu, mamy już markizę, także w tej cenie mamy pojazd tak naprawdę dostępny od ręki. To jest dwójeczka? Homologacja jest aż na 5 osób, tak naprawdę, ale pojazd jest przystosowany do podróży i do spania dla dwóch osób. Okej, powiedz mi w takim razie, bo wszystkich pytam, jak z dostępnością u Was kamperów, przyczep, bo przyczepy też macie Bernstnera, prawda? Tak, tak jak powiedziałam, mamy dobrą dostępność jak na tę chwilę, ale to pewnie dlatego, że jesteśmy świeżi na rynku. Na ten moment ten pojazd, w którym jesteśmy, jest modelem, co prawda demo, ale już wkrótce będzie dostępny w sprzedaży, myślę, że na początku przyszłego roku. Natomiast jeżeli chodzi o lajkę, mamy kilka również bestsellerów lajki na sprzedaż tak naprawdę od ręki. Pojazdy zjeżdżają i kilka jest również na stoisku dostępnych od zaraz. Dario, bardzo Ci dziękuję. Idę na plażę w takim razie, bo słyszałam, że masz plażę. Mam plażę, To ja idę. Zapraszam wszystkich na super zimną oranżatkę. To idziemy. Jak sami możecie zobaczyć, naprawdę prawdziwa plaża, prawdziwy piasek, prawdziwa plaża i oczywiście prawdziwie letni plażowy bar, w którym możecie się oczywiście orzeźwić. Powiem Wam, że nie spotkałem się jeszcze, żeby prywatna firma w Polsce zaserwowała nam tak ładnie wyglądające stoisko. Brawo X-Camp! Piotrze, słyszałem, że chcesz coś sprostować. Dzień dobry. Witam serdecznie ponownie. Tak, chcieliśmy sprostować, bo ostatnio pewien redaktor stwierdził, że fajna zabudowa, tylko klient nie zamówi sobie kuchenki. Czyli jestem u Waleczka, ale nie ma kuchenki, widocznie nie potrzebuje. A niestety mylił się. W każdym naszym kamperze są kuchnie gazowe. Proszę pana, na kartusze co prawda, ale fajne są, bo możemy je. Cyk. Wyciągamy. Czyli ona jest taka schowana. Tak. Okay. Wyciągamy, bierzemy sobie na dwórek i sobie wtedy gotujemy, smażymy. Także to sprostowanie właśnie chciałem, żeby tutaj się pojawiło u kolegi redaktora. Bardzo dziękuję, Piotrze. Podstawowe pytanie, które zadaję wszystkim. Co z dostępnością, jak to wygląda u Ciebie? Z dostępnością czego? Samochodów, pojazdów, namiotów dachowych, bo też takie tworzycie do Volkswagena. Jak to wygląda? Namioty dachowe, dachy, zapraszamy całą Europę, obsłużymy wszystkich, mamy duże stany magazynowe, robimy jeszcze więcej, mamy tego naprawdę sporo, bo wiemy, że jest problem. Z dostępnością aut radzimy sobie, o dziwo, póki co fantastycznie, w tym tygodniu kupiłem 12 aut, nowe zamówione, używki, znajdujemy dojścia do firm, które po 2 latach wymieniają floty. Teraz będziemy mieli 15 czteronapędówek dwuletnich, fajny temat, aczkolwiek już prawie jest kolejka po nie. Także gorzej jest z asortymentem, tak? Markizy, takie rzeczy, gdzie też staramy się mieć duże te stany magazynowe, ale to się szybciej sprzedaje niż przychodzi. Ale radzimy sobie. Ceny poszły w górę u Ciebie też? No właśnie, o dziwo starałem się nie podnosić cen. Zostajemy na tym poziomie. Chyba, że już naprawdę coś drożeje mocno, no to wtedy klienta informujemy, ale w tych kosztach niejakoby partycypujemy. Więc ceny są nadal, uważam, że bardzo przystępne. Klienci przychodzą, mówią, że mamy, o dziwo, coś tanie te auta, a fajne. Także tutaj, no zobaczymy co, ale rynek zweryfikuje, powinno się za chwileczkę jakoś to chyba zacząć prostować i będzie chyba wrócić do normalności. Oby. Dzisiaj zamawiam auto, kiedy odbieram? Proszę bardzo. Od ręki? Odbierze pan za chwileczkę.
to gdzie podpisać? Tam zapraszamy do biura mobilnego. Bardzo fajny egzemplarz zrobiony typowo na targi. Wczoraj jeszcze był ciepły, typu oklejany. Ale kolorowo masz u siebie na stoisku. Tak, tak, tak. Chcieliśmy zrobić bardzo fajne kolorowe stoisko. Wydaje mi się, że nam się udało. No i tak właśnie taki jeden rodzyneczek tutaj na magazynie został. Leżał. Patrzymy, bierzemy. Nawet można go wziąć na testy, dać na przykład jakiejś firmie. Kampres polecam. Tak? Tak. O. Podobno dobrzy są. Tak? Tak. Super. Tak mówią. Kiedyś taki jeden chciał z polskiego karawaningu wziąć, ale podobno straszny ten psuje. Ham, świnia i prostak. Tak mówią. Dziękuję, Piotr. Macieju, słyszałem, że jak chcę pojechać na Afrykę, to ty masz dla mnie dobrą propozycję. Dzień dobry. Witaj. Znaczy nie tylko na Afrykę, ale myślę, że możecie naszym samochodem nie traficie także i na Bliski Wschód, Daleki Wschód. Również znajdziemy pewne rozwiązania dla Wschodu jako takiego, czyli Kazachstan i tak dalej. My raczej staramy się robić samochody, które będą ukierunkowane pod konkretne zastosowanie. Nie da się jechać na Afrykę i na Syberię tym samym samochodem, więc nasi klienci po prostu zamawiają wyrób, który i mówią nam, do czego potrzebują. Nie uważamy, żeby było coś takiego dobrego, że super, macie tu samochód i wy sobie dacie radę wszędzie. Nie, każdy samochód jest robiony indywidualnie. Jeśli ustalamy pewne zasady, gdzie ten samochód ma wjechać, jeśli będzie wjeżdżał na plażę, to ma gdzie inne ogumienie damy chociażby. Mhm. Jeśli będzie jeździł, chociaż tak mówię, Syberię, wtedy będzie całkowicie coś innego. Natomiast my są pewne jakby ramy, które będziemy się tego trzymali, czyli nie będzie to samochód z meblami na wysoki połysk, bo to nie będzie, nie zda egzaminu. Natomiast będą to bardzo proste rozwiązania, które się sprawdzają. Duże ilości tych rzeczy, które potrzebujemy, chociażby wody, uzdatnianie wody. Natomiast nie będzie tam rzeczy, które są zbędne, ale doszykowane do konkretnego, tak do konkretnego zastosowania. Powiedz mi proszę w takim razie, co to jest za auto? Od samej bazy zacznijmy, poprzez wyposażenie, przelećmy po nim. No więc jakby podstawowym elementem jakby w tym samochodzie to jest podwozie bazowe. Podwozie bazowe to jest Mercedes Atego. Ten samochód był szykowany jakby dla zastosowania czegoś, czego nie ma tutaj na polskim rynku, czyli 7,5 tony DMC. I ten samochód może być tak zarejestrowany. Oczywiście wymagania jakby tutaj też klienta troszeczkę podniosły DMC, ale nadal ten samochód może być rejestrowany, może być jakby użytkowany w Polsce, czyli może być nawet do 8,5 tony dociążone. Mhm. Ale jest taka możliwość, żeby jego zarejestrować na 7,5 tony, co jest ważne może nie na rynku polskim, ale na rynkach niemieckich. Dlaczego? Dlaczego to jest oni tam ważne? Tam jeździć jeszcze starej daty, stare prawo jazdy można jechać i często widzimy, znaczy może nie starych, ale państwa doświadczonych Niemców, którzy sobie jadą wygodnie samochodem dużym i mają tylko prawo jazdy na samochody tak zwane osobowe. Na co to jest auto skonfigurowane w takim razie? Na jaką trasę? Tutaj raczej szykowaliśmy ten samochód na wschód, czyli Kazachstan i tutaj jakby tego typu miejsca. No wiadomo, że można by było troszeczkę jakby inne podwozie wybrać, ale chociażby Kamaza, no ale klient akurat tutaj wolał mieć bardziej, troszeczkę stawić na komfort i uważa, że damy radę tym dojechać wszędzie. Pokażesz nam wnętrze? Oczywiście. Te drzwi wyglądają jak od schronu. Bo tak mają być. Znaczy, tak naprawdę głównie chodziło o to, żeby one były bardzo trwałe, ale też miały swoją izolację termiczną. Tu jest wszystko wypełnione, mimo tego, że one są zrobione z aluminium i one są jakby budowane i konstruowane wszystko w naszej firmie od podstaw. Tutaj nie ma naprawdę wielu elementów, które wykorzystujemy. Wykorzystujemy zamki, które oczywiście muszą być homologowane, żeby działało, jakieś rurki i troszeczkę zawiasów. Natomiast wszystko reszta jest zaprojektowane od podstaw u nas w firmie i wykonane. Właśnie z założeniem, że mają być trwałe, mocne i tak naprawdę bardzo dobrze izolować termicznie. Nie? Ja chcę do środka. Jak najbardziej zapraszam. No, normalny kamper. Nie, lepszy. Lepszy? Lepszy, ponieważ normalny kamper jest do wszystkiego. Tutaj my zakładamy, że tym samochodem będzie jechał człowiek, czy państwo, którzy mają
wiedzą, czego chcą, czyli mają się przespać wygodnie, czyli bardzo duże łóżko, wygodne, z dobrą klimatyzacją, z dobrym ogrzewaniem, ogrzewanie jest w wielu miejscach, bo tu, tak jak mówiłem, będzie to raczej troszeczkę chłodniejsze klimaty. No i następna rzecz bardzo ważna, łazienka. To nie jest łazienka zawinięta z kamperów, to jest łazienka bardziej z kawalerek, czyli myślę, że nie w jednej kawalerce by nie powstydziło się taką łazienkę pokazać. Co ze zbiornikami, powiedz mi? 700 litrów wody czystej. Jeszcze jest dodatkowy zbiornik wody pitnej, takiej w 100%, bo tam jest odwrócona osmoza, filtry, wszystko, żeby można było, że tak powiem, nawet z rzeki zatankować wodę. No i mamy 250 litrów wody, zbiornik szarej, tak zwanej. I tak jak mówię, to było szykowane, który samochód ma nie być do wszystkiego. On ma wygodnie spać, wygodnie się wykąpać, jak potrzeba to wypić kawę, trzeba to umyć ręce i zagotować sobie cokolwiek, natomiast tym samochodem tyle się robi. Jak ktoś jedzie w dzicz, to on nie będzie tutaj oglądał telewizji, bo będzie oglądał dzikie zwierzęta, ptaki, wszystko co da się obejrzeć i słuchać właśnie tej natury, a nie telewizji. Więc my tu o tym właśnie w ten sposób go konstruowaliśmy. Oczywiście zawsze się da dołożyć, jeśli ktoś powie, że chce mieć tutaj telewizor 40 cali. No tak jak mówiłeś, indywidualnie. Tak, to nie jest problem. Nie? Jasne. No to dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale muszę o to zapytać. Ile kosztuje ten konkretny model z takim wyposażeniem? Znaczy to jest około 1 200 000 zł. Brutto. Czy to jest jakaś górna półka, czy absolutnie nie? Wydamy każde twoje pieniądze. Jeszcze raz, jak się firma nazywa? Przedsiębiorstwo specjalistyczne Bokar. Tak naprawdę samochód jest zbudowany w firmie właśnie w Bokarze. My zajmujemy się realnie samochodami pożarniczymi. To jakby nasze jest takie portfolio produktów. W większości, jakbyś wszedł na naszą stronę, to jest właśnie samochody pożarnicze. Natomiast od kilku lat współpracujemy właśnie z panem Tomaszem. I tutaj powstała firma Adventure Vehicle, gdzie właśnie będą takie samochody sprzedawane pod tym szyldem. Taki po prostu układ biznesowy. No i tyle. I tyle. Jeżeli macie zbyt dużo pieniędzy, to Maciej z pewnością je wyda. Wydamy wszystkie. Bardzo ci dziękuję, Maciej. Adamie, znowu na targach, znowu na stoisku, znowu do Matic i znowu twoje auto. Tak się złożyło, jestem szczęśliwy, dlatego że pandemia trochę wycięła nam różnego rodzaju imprezy, a spotkanie tutaj tylu wystawców to dla mnie prawdziwa gratka, dlatego że czas jakby rozwija się wszystko, jeżeli chodzi o kampery. Obejrzałem już przyczepy, obejrzałem już pojazdy, teraz mam zamiar iść na wyposażenie, bo tam też widziałem jakieś kuchenki, słuchaj, rzeczy niesamowite, więc po pierwsze przyjechałem też dla moich fanów, którzy zaczęli już budować swoje wany, żeby trochę ich wspomóc, trochę może zainspirować, a jednocześnie namawiałem do tego, żeby tu też przeszli się po fachowcach i zobaczyli, jak się buduje te prawdziwe zabudowy za 100 000 zł niestety, ale może tam parę takich wzorców ciekawych czerpać. Jak tam feedback po programie właśnie? Ciągnę cię za język o tych, których mówił, że kontynuują twoją spuściznę i sami budują. Bardzo fajnie. Wiele osób doceniło, że jest to projekt autentyczny, że da się to zrobić. Wskazałem też materiały i też jakby jestem w stałym kontakcie z ludźmi, gdzie można dane rzeczy kupić, jak to rozwiązałem. Jakby mówię, to jest baza. Natomiast najlepsza rzecz, jaka mi się zdarzyła, to jest to, że po tych testach, które już się odbyły, byłem w 3 podróżach, nic bym nie zmienił w tym swoim camperwanie, co oznacza, że jest to perfekcyjny projekt. Gdzie byłeś? Polska, głównie Mazury, bo kocham Mazury, ale jest taki plan, który faktycznie dopinam, żeby na koniec października wylądować w Norwegii. Na dziko? Na dziko. Odpoczywasz, czy ludzie jednak cię, o panie Adamie, można zdjęcie? Na szczęście to są bardzo miłe spotkania, ludzie, którzy faktycznie gdzieś tam chcą zobaczyć. No wiadomo, jak jestem zapakowany, to jak dzisiaj, bo auto jest ciągle już gotowe do wyjazdu. Mhm. To jest ten komfort, którego nie zaznałem dotychczas, czyli że ja potrzebuję tylko własną osobę posadzić w środku, bo wewnątrz mam wszystko. Więc jedyna rzecz to jest taka, że niektórzy chcą w szafki zaglądać. Nie bardzo bym chciał pokazywać, w jakich gadkach popylam. Jasne. Adamie, bardzo dziękuję. Ja ci dziękuję. Dzień dobry, Grzegorzu, kłaniam się. Cześć, Bartek. Do Matic osobne stoisko w tym roku? Tak, w tym roku postanowiliśmy zaprezentować się na osobnym, własnym stoisku. Mamy sporo produktów, chociaż tak naprawdę bardziej staraliśmy się pokazać taki trochę klimat wakacyjny, a nie naszpikować stoisko samymi produktami. Mhm. Więcej pokazać jakichś takich, że tak powiem, naszych smaczków asortymentowych.
No a myślę, że jeśli już przeszliśmy do produktów tak płynnie, to taką naszą najistotniejszą premierą jest to urządzenie, czyli ogrzewanie Dometic. Okej, pierwsze. Tak, pierwsze w Europie, bo w Stanach Zjednoczonych już urządzenia grzewcze Dometic funkcjonują od pewnego czasu. Mhm. Natomiast w europejskiej gamie jest to bez wątpienia nowość. Okej, jak to działa, powiedzmy, gaz, diesel, prąd, tłumacz? To jest z technicznego punktu widzenia gazowy lub gazowo-elektryczny dwufunkcyjny kocioł, tak to można nazwać, który ogrzewa albo wodę, albo wnętrze. Co istotne, co jest pewnie taką nowością i wyróżnikiem tego urządzenia, to, że mamy dwie całkowicie niezależne, izolowane, tak powiem, komory, obwody, więc... To daje to, że jak ogrzewamy wodę, nie grzeje nam się wnętrze, jak ogrzewamy wnętrze, nie grzeje nam się woda. To też jakby świadczy o tym, że urządzenie ma bardzo dobrą izolację temperaturową, jest przede wszystkim w związku z tym bardzo oszczędne, jeśli chodzi o energię. Ładny panel. Tak. To jeszcze jest niedziałający panel, ale jest ładny. To jest panel termostatu, który pokazujemy po raz pierwszy w kontekście tego urządzenia grzewczego. Natomiast to jest panel, który poprzez magistralę C i bus może i będzie niebawem sterował całym szeregiem urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych i wentylacyjnych na naszym pokładzie. Byłeś w Düsseldorfie, być może miałeś okazję zerknąć tam również na nową gamę, na zapowiedź nowej gamy klimatyzatorów Dometic FreshJet. Tak. Pojawi się też jedno jeszcze bardzo ciekawe urządzenie Dometic Ventilate. To jest taki, tak powiem, inteligentny wentylator, który oczyszcza powietrze bez utraty chłodu na przykład, tak, we wnętrzu, które uzyskaliśmy dzięki klimatyzacji lub nagrzanego powietrza dzięki ogrzewaniu. O tym produkcie jeszcze pewnie będziemy mówić. On się, podobnie jak to ogrzewanie, pojawi w dalszej części 2022 roku. Jak z dostępnością produktów dzisiaj marki Dometic? No, tylko Dometic, prawda? Na pewno, Bartek, na pewno lepiej niż jak ostatnio rozmawialiśmy w Warce. To jakoś było na początku maja. Wtedy rzeczywiście byliśmy... No już może tuż po, ale jeszcze cały czas w okresie utrudnionej dostępności. W tej chwili wygląda to całkiem nieźle, no poza być może markizami, niektórymi modelami kuchenek. Dziękuję. Dzięki serdecznie. Dzień dobry, Krzyśku. Witam. Po raz kolejny w nadarzenie. Po raz kolejny w nadarzenie. Zadowolony? Bardzo. Zmęczony? Zmęczony. Strasznie. Strasznie, ale no trzeba stać na bok. Krzyśku, Volkswagen w Waszej ofercie się pojawi. Tak, pojawił się Volkswagen Crafter w naszej ofercie. Uzyskaliśmy homologację jakiś miesiąc czasu temu. Także przyprowadziliśmy nasz produkt tutaj gotowy, 7-metrowy, z napędem na 4 koła, dobrze doposażony samochód. Dlaczego Volkswagen, skoro macie Mana w ofercie? No, chcielibyśmy być marką. My mamy markę premium Mercedesa, Mana i no, chcieliśmy rozwinąć Volkswagena, czemu nie mieć trzy marki jak najbardziej, prawda? Dobra, coś się zmieniło w kontekście właśnie Volkswagena, a innych Waszych aut? Nie. Zostaje dalej Balkamp, ma być zrobiony top, na wysoki standard, na wysoki poziom. Pytam standardowo wszystkich o jedną rzecz, trudną rzecz, o dostępność samochodów. Jak to wygląda dzisiaj u Was? Dzisiaj podpisujemy umowę, robimy zamówienie, kiedy odbiór? Odbiór samochodu gołego, blaszaka na dzień dzisiejszy to jest około 10 miesięcy czasu. W Manie czy Volkswagenie troszeczkę szybciej uzyskujemy troszeczkę sprintery. Wydanie pojazdu, tak jak mówiłem, gotowego kampera, to jest przyszły rok, już październik, już chyba z Wami rozmawiałem, że teraz na tę chwilę mamy tak obecną linię produkcyjną zajętą. No ciężko jest z pojazdami, no ale dajemy radę. Jakoś musimy się starać, żeby je pościągać do firmy. Podobno niedługo zakład się rozbuduje. No staramy się. No, pan Marek Balicki, no, nasz guru, szef i w ogóle tak. No, walczy o to, żeby tych pojazdów produkować nawet 8-9 miesięcznie. 8-9 miesięcy. Tak chcemy. W dalszym ciągu większą ilość sprzedajecie na eksport? 50-50. Bardzo fajnie się sprzedaje na eksport, ale w Polsce ludzie teraz wyjęli portfele i płacą za takie nasze kampery bez żadnego problemu. Powiedz mi, jak wrażenia po Düsseldorfie w takim razie, bo duże targi, jak zawsze, co roku, ale słyszałem od wystawców, tak, że niekoniecznie siadło. Właśnie. Siadło w tym roku, siadło. Mamy kilka zamówień, sprzedaliśmy dwa samochody z placu. Kilka zamówień jest, nie jest to co rok temu, gdzie cały zeszyt był zapisany. Dziękuję Ci bardzo. Ja również. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry, witam. Cześć. W nowych barwach widzę. Tak jest. Jak się ostatni raz spotkaliśmy, były inne barwy, ale hobby zostało. Tak, no hobby zostało, ale teraz już nie tylko przyczepy, kampery, jasne. Łodzie. Łodzie nawet. No, trzeba się rozwijać, nie? Jasne. Przepiękne stoisko, hobby. No, pewnie, bardzo ładne. Bardzo fajnie, bardzo stylowe, o, może tak, nie?
przepięknym klimacie właśnie Beachy. Widzieliśmy to Beachy, to jest w ogóle niesamowite, prawda? Ledwo w Düsseldorfie już jest tutaj. No mega szybko działają, nie? Trzeba powiedzieć, że jak chodzi o hobby, tak samo jak chodzi o zamówienia. To jest fajna sprawa, że jak chodzi o hobby, to nie wiem, czy już wiecie albo zwróciliście uwagę, że hobby jest mocno terminowe, mimo dzisiejszych czasów, nie? Czyli jak zamówisz sobie hobby, to możesz liczyć, że dostaniesz je w tym czasie, co Ci obiecamy na początku. No właśnie, ile czasu dzisiaj muszę czekać na przykład na przyczepę kempingową, której na placu cargo nie ma? Wiesz co, jeżeli to będzie model, powiedzmy taki, który mamy pozamawiane, no to będzie to jeszcze ten rok. Chyba, że to będzie jakiś model, który gdzieś tam, powiedzmy, no do końca tego roku większość przyczep u nas zjedzie. Nie? Początek przyszłego to będą takie terminy, o których będziemy mówić realnie. Jasne. O ile zdążysz, nie? Bo dzisiaj wygląda to tak, że raczej dużo tego nie zostało, nie? Czyli to, co zamówiliście, już sprzedaliście? To, co zamówiliśmy, może w większości. No, już mamy sprzedanych około, no nie wiem, czy mogę mówić, ale ponad 20 jest już sprzedanych. Już sprzedanych. No. Ja cię kręcę. Dobre tempo. Powiedz mi, a co z kamperami? Słyszałem od wszystkich. Mamy problem z podwoziami, mamy problem z dostępnością. Jak to wygląda w cargo? Jako całej gamie? Jako całej grupie? Mm-hmm. To zależy od modelu i znowu zależy od marki, znowu zależy od tego, co będziemy chcieli, nie? W zależności od której marki. Jeżeli chodzi o hobby, no to tu się trzymamy, te terminy mamy, tylko że ich nie mamy wybitnie dużo zamówionych. Jeżeli chodzi o pilota, no to chwilkę trzeba poczekać. Jeżeli chodzi o Frankię, to też mamy pozamawiane, tylko Frankia znowu zmienia silniki, nie? Z 3.0 już odchodzimy, mamy teraz te silniki 2.0. Także wszystko zależy od modelu. No, trzeba się spieszyć, no tak bym to powiedział. Niestety, i to nie jest jakby moje takie, wiesz, naganianie klienta, tylko po prostu musisz konkretnie podejść do tematu, zamówić, złożyć tą zaliczkę, wpłacić te 10% i masz wtedy bezpieczeństwo, że ten kamper dojedzie w tym czasie. Jeżeli tego nie zrobisz, czy na targach, czy powiedzmy w przeciągu następnego miesiąca, no to już zaczynasz ryzykować tym, że ten kamper, no niestety, ale nie dojedzie do Ciebie na majówkę, oby przyszłego roku, nie? Jasne. Dzięki bardzo. Dzięki również. Cześć. Cześć. Jak życie? W porządku. Ładne stoisko. Dziękuję. Francuzi się dołożyli? Tajemnica. Okej. Okay. Powiedz mi, wszystkich o to pytam. Jak z dostępnością samochodów u Was? Dzisiaj zamawiam, kiedy odbieram, jak wygląda przyszły sezon? Myślę, że odpowiedź wszędzie jest taka sama, czyli jest trudno z dostępnością, szczególnie na bazie Fiata Ducata, wszelkich pojazdów. Z tym jest największy problem, tak naprawdę nie wiemy, kiedy te auta dotrą. Z Fordem jest lepiej, przy czym no ostatnio też był przestój fabryki, więc jakieś opóźnienia są. Więc no sezon będzie nieco inny jak pozostałe, można powiedzieć bardziej stresujący na pewno i będziemy się starać trzymać stoki, sprzedawać to, co mamy na miejscu, żeby być uczciwym wobec klienta co do dostępności pojazdów. Zagęszcza się trochę branża, prawda? Oczywiście, no uważam, że konkurencja jest zdrowa. Mówisz? Tak, jak najbardziej. Płynie to pozytywnie na jakość. Można powiedzieć i obsługi serwisowej, posprzedażowej, no jak samo jego wydania pojazdu. Szosą dalej u Was szosą, w ofercie. Tak, szosą, Ranger oraz Autostar. Trzymaj się. Jak z Rangerem? Jak popularność Rangera? Bo pamiętam, tak, że rozmawialiśmy o wprowadzeniu jego, wprowadzaliście do oferty. Jak dzisiaj? Więc za nami jest pełen jeden sezon, więc uważam, że jest naprawdę dobrze sprzedający się pojazdem, szczególnie model 4x4, mhm, który jest takim naszym bestsellerem, czyli model R560. Ważyłeś go? Powiem tak, ważyłem go osobiście, no trzeba liczyć w zależności od wersji gdzieś w granicach 3050 kg. Czyli tak standardowo. Tak, standardowo, no pamiętajmy o tym, że to jest samochód z napędem 4x4, czyli mamy tylny most, wał i tak dalej, no to waży. Ceny poszły w górę u Was? Średnio około 8%. I jak klienci zareagowali? Myślę, że klienci to rozumieją. Rozumieją tak samo te wszelkiego rodzaju opóźnienia, problemy z dostępnością samochodów. Nie tylko nasza branża ma problem, tak naprawdę wszyscy mają problem. Mhm. Wy dużo współpracujecie z wypożyczalniami, prawda, kamperów? Dokładnie. I coś robicie fajnego? Tak. Też chciałem przypomnieć, że są dwie wypożyczalnie z nami, czyli Jedziemy Kamperem oraz Active Camper, czyli dwie takie, można powiedzieć, wypożyczalnie mocno zżyte z nami, wspierają nas tutaj, a również sami się reklamują. O czym mówiłeś? O zlocie, na który serdecznie zapraszam nie tylko użytkowników kamperów Chasson, wszystkich aktywnie zakręconych na punkcie karawaningu. Odbywa się w Bieszczadach, w Diablej Górze, obok Sanoka. Bardzo ładny, tak, bardzo ładny kemping swoją, tak, drogą. Byłeś? Byłem i będę, tylko że ja mam, wiesz, ile? 700 kilometrów tam. Słuchaj, czego się nie robi dla Chasson i dla Transy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Kupując kampera czy przyczepę kempingową, gdzieś musimy pojechać, a jeżeli musimy pojechać, to na kemping. Zgodzisz się ze mną? Oczywiście. Dzień dobry, Rafale, kłaniam się. Co pokazujesz nam dzisiaj na targach?
Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić stację Eurodrop. To jest punkt serwisowy do obsługi kamperów, gdzie możemy dokonać zrzutu ścieków z kasety WC chemicznego. Możemy wypłukać sobie tą kasetę. Możemy również uzupełnić sobie jakiś zbiorniczek tutaj wody użytkowej za pomocą tego zaworu. No i możemy również podłączyć się do zasilania, tak? Możemy podładować akumulatory bądź bezpośrednio na jakiś stały pobyt podpiąć się tutaj do zasilania. I również te punkty mają możliwość kraty najazdowej, gdzie możemy dokonać zrzutu wody szarej. Okej, rozumiem, że... Jasne, urządzenie jest, rozumiem, konfigurowalne. Jeżeli potrzebuje na przykład więcej gniazd, damy radę. Jasne, jest możliwość wykonania tylko najprostszej wersji, na przykład tylko letniej, czyli ten dolny segment, to jest ta nasza wersja basicowa, bądź wersji takiej, gdzie mamy ją rozbudowaną o moduły elektryczne, albo możemy też również mieć wersję premium, gdzie możemy zamontować sobie systemy płatności na monety bądź na karty i możemy wtedy za taką usługę po prostu kasować i mieć ją odpłatnie, tak? Jasne. Jest taka możliwość. Jasne, czyli rozumiem, że to jest wersja zimowa, tu mi nic nie zamarznie. Możemy zrobić, żeby to była wersja zimowa. To wszystko jest, tak jak mówię, konfigurowane. Możemy dodawać wylewki wody użytkowej, możemy dodawać gniazdka, możemy dodawać ogrzewanie. Tak samo ogrzewanie może być w tej kracie zlewowej, tak, do wody szarej. Więc to jest wszystko tak naprawdę szyte na miarę pod klienta. Więc jest. To jest na pewno taki duży atut tego produktu. To jest polski producent, czy tak, sprowadzacie? Polski producent, Poleco Aparatura, jesteśmy producentem tego typu urządzeń. Okej, dostępne od ręki, czy trzeba czekać na wykonanie? Trzeba czekać. No bo tak jak mówię, jest to urządzenie szyte na miarę, więc klient przychodzi, zgłasza się, czy to do nas, czy to do naszych dystrybutorów, informuje, czego mu potrzeba i w zależności od po prostu potrzeb dobieramy, szyjemy na miarę, więc w okolicach no 5 tygodni musimy tutaj liczyć na wyprodukowanie tego typu urządzenia. Powiedz mi, pierwsze Twoje zderzenie z branżą karawaningową. Pytam, bo chcę konkretnie zapytać o popularyzację wśród Waszych właśnie potencjalnych klientów. Czy polskie kempingi się rozbudowują? Tak, no jak najbardziej, chyba wszyscy, którzy jesteśmy w tej branży, wiemy, tak, że i obecna sytuacja polityczna i ogólnie obecny trend na rynku pozwala po prostu kempingom kwitnąć. Jasne, jak najbardziej. To ostatnie pytanie, ceny. Ceny? Ja myślę, że tutaj możemy powiedzieć, że gdzieś tym dolnym pułapem to jest kwota 10 tysięcy netto, gdzie tam zaczynamy za tą wersję, tak? Za tą wersję i możemy sobie potem ją rozbudowywać o jakieś dodatkowe opcje, więc śmiało można się do nas zgłaszać o oferty cenowe i przygotujemy coś tam specjalnie. Dobra, jak Was znaleźć? pol@eko.eu? Jak najbardziej. No to wyszukiwarkę. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki, Bartek. Tomku, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Tutaj już z Twoim kolegą rozmawiałem, stację serwisową mam. A co mogę zrobić u Ciebie? U nas przede wszystkim można zrobić projekt kempingu. Zajmujemy się od podszewki projektowaniem kempingu, znalezienia pomysłu, jeśli ktoś ma miejsce, do produkcji naszych własnych słupków w wersji tak zwanej light, może w porównaniu do tego, co wcześniej pokazywaliśmy. Mhm. Nasze słupki są wyposażone w liczniki na przykład prądu. Coraz więcej osób ma klimatyzację, nie klimatyzację, tego prądu się zużywa. Tak. Więc mamy możliwość, inwestor opłat sprawdzenia stanu licznika przed, jak i po. Mhm. Wersja podłączenia jednego takiego słupka naszego kempingowego na 4 parcele, łącznie z wodą, występuje to w wersji zimowej, czyli jest również to podgrzewane, że zimą można korzystać z wody, jak i oczywiście z całego słupka. Mhm. Czy one się różnią tak naprawdę? Bo ten jest z wodą, ten jest bez, a ten? A ten słupek jest i z wodą, jest to wersja bardziej budżetowa. Mhm. Jest to jedna z najtańszych naszych opcji, jeśli chodzi o wyposażenie i również może być w wersji podgrzewanej i również z wodą. Wszystkie te słupki są indywidualnie krojone, szyte na miarę. Okej. Okay. Powiem Ci, zaciekawił mnie przede wszystkim ten pomysł projektowania. Bardzo dużo ludzi do nas pyta, mam działkę taką i taką, w takim i takim miejscu, czy mogę tam zrobić kemping? Czyli rozumiem, że teraz mogę tych ludzi odsyłać do Ciebie. Jak najbardziej, zapraszam. Krótko i na temat. A to? To jest element, który mamy 4 gniazdka. Występuje z 2 gniazdkami, to jest słupek najprostszy. Na dzień dzisiejszy chyba najczęściej używany przez naszych klientów, którzy mają kampery i stoją pod domem. Żeby nie ciągnąć przedłużacza przez drzwi i garaż, w
kopujemy ten słupek, stawiamy, mamy podpięcie. Oprócz tego, że można podłączyć kampera, to jeszcze kosiarkę i inne rzeczy też. Jak najbardziej, okej. Okay. Jak Was znaleźć, powiedz mi na końcu? Jesteśmy w Gdańsku na Kołobrzeskiej ulicy, ale najlepiej chyba nas znaleźć na campingprojekt.pl. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Polska, jak długa i szeroka, produkuje kamperwany i przeróżne firmy produkują właśnie blaszaki. A po mojej lewicy stoi człowiek, który produkuje prawdziwe kampery. Dzień dobry. Dzień dobry, Marcin. Kłaniam się. Marcinie, przepiękne auto. 5 lat pracuję w tej branży, nie widziałem jeszcze tak ciekawie zaprojektowanych samochodów i ty mówisz, że robicie to sami. Produkujemy to u nas w naszej miejscowości, to jest Kujawsko-Pomorskie, miejscowość Lipno. No i wykonujemy. Też kilka lat pracowaliśmy nad tym, żeby doprowadzić to do takiego projektu, jak to wygląda. No i dzisiaj przedstawiamy swoją ofertę. Pokazujemy, bardzo dużo osób jest zdziwionych właśnie, że to polska firma, że to jest polski produkt i że w Polsce można wyprodukować prawdziwego kampera, nie tylko kamperwana, tak jak powiedziałeś wcześniej. To zacznijmy od bazy. Mercedes. Tak. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dobrze nam się współpracuje z Mercedesem, jest dostępność podwozi, oczywiście dostępność to jest dzisiaj słowo klucz, ale jest dostępność podwozi, współpracujemy z Mercedesem, mamy takim podejściem właśnie inżynierskim z właśnie konstruktorami, rozmawiamy dotyczące homologacji i różnych takich kwestii właśnie prawnych, konstrukcyjnych. Tu bardzo dobrze nam się współpracuje i chcemy właśnie utrzymać się przy tej współpracy i współpracować właśnie z Mercedes. Masz Integrę i masz Półintegrę. Możemy pokazać tylko jeden model. Który pokazujemy? No to jak jesteśmy przy tej Integrze, to pokazujemy Integrę. 2,9 wysokość kampera, 5 miejsc do spania, 7,5 długości, Alde, 180 koni do 3,5 tony. Tak, to jest pojazd tak naprawdę ekspozycyjny, on nie jest dzisiaj na sprzedanie i będziemy mówili o Mercedesach, czyli te parametry troszeczkę będą inne, bo Mercedes będzie maksymalnie do 7,3 metra długości, bo to są kwestie właśnie homologacyjne. Pozostałe wszystkie elementy są możliwe, czyli może być truma, może być Alde. No głównie na tych dwóch bazujemy ogrzewaniach, bo chcemy stawiać na wysoki poziom komfortu, no i urządzeń, które się znajdują właśnie w pojazdach. Mamy dość fajne, innowacyjne rozwiązania, takie, które wynikają z kamperowania i z podróżowania kamperem, bo my jesteśmy tutaj zapaleńcami, podróżujemy kamperami, a z racji sportu co tydzień mieszkamy w kamperach, bo jeździmy na zawody motocyklowe i co tydzień mieszkamy w tych kamperach, żyjemy, także dużą część spędzamy i widzimy, co w nich powinno być, czego brakuje, co można by zrobić inaczej, co można zmienić. I na tej bazie staramy się, aby te nasze produkty tak wyglądały, jak my byśmy to widzieli, jakbyśmy my to chcieli użytkować. Zobaczymy, czy podzielają to inni użytkownicy kamperów, czy podzielą to inni użytkownicy kamperów, ci, którzy będą chcieli, aby kupić nasze produkty. Widzę, że się jesteś zainteresowany. Mam nadzieję, że tak się stanie, że podzielisz nasze zdanie. Jestem. 5 osobnych miejsc do jazdy. Nie ma tu tej kanapy charakterystycznej. Są oddzielne fotele. Tak, jest to zrobione w ten sposób, dlatego że wykorzystujemy też przy okazji nasz produkt, jakim jest ławka i właśnie te dwa fotele, a to jest właśnie taka oferta dla camper majstrów, bo oni mogą sobie w campervanach zamontować legalnie zhomologowaną ławkę z fotelami, mogą od nas to kupić, możemy im to zamontować, ale przy okazji oczywiście, jeżeli jest to dobry produkt, no wykorzystujemy to w własnych pojazdach, w związku z tym, no i tutaj kwestia moich córek, które powiedziały, że nie będą jeździły kamperami, jeżeli nie będą, to porządne, wygodne fotele. No i jeździły właśnie na tych kwadratowych, takich mówię kolokwialnie, ławkach, które do tej pory były, ale zupełnie inny komfort podróżowania, jeżeli pojechaliśmy w tym roku, byliśmy w Chorwacji, no to po prostu tata, inaczej, to jest zupełnie inny komfort. Możemy je pochylić, odsunąć od siebie. No, czyli nie 90 tak. stopni, prawda? Tak, tak, jest to nie tylko komfort, bo kampery piękne, fotele mamy dla kierowcy, dla pasażera, ale później dzieci czy osoby podróżujące w drugim rzędzie niestety się męczyły. U nas jest inaczej. Wszyscy podróżują komfortowo, pierwszy rząd. Też fotel M1, taki fotel, który jest stosowany też właśnie i może być montowany do pojazdów M1, taki kapitański, który jest też super wygodny.
tak samo jak z przodu, i dwa bardzo wygodne fotele na tej ławce z systemem ISOFIX można wpiąć, także no tutaj mamy komfort. Co mnie nurtowało, czy będzie to wygodne w użytkowaniu takim już na polu kempingowym, bo tu mamy piękne ławki, jak to wygląda. Okazuje się, że też fajnie to działa, dobrze, każdy ma swoje miejsce, dobrze się w tym czuje, tutaj obrotowe te fotele, ten boczny, oczywiście przód to jest oczywiste, ale fajnie tu się w 5 osób żyje, funkcjonuje. Rzutkowaliśmy to my akurat w 4, ale w 5 bez problemu daje się to zrobić. Wielka sypialnia z tyłu. To jest to, co będzie charakteryzowało nasze kampery. Stawiamy na to, żeby były duże sypialnie i to jest powiązane z tym, że chcemy mieć duży garaż pod tą sypialnią i mamy w ogóle system podłogi, ten, który na którym jest właśnie garaż, czyli ta obniżona podłoga za ramą pojazdu. Mamy specjalnie ją obniżoną po to, żeby właśnie można było tam rowery różne, nawet motocykl wstawić. Dzięki temu nad tą sypialnią, nad tym garażem mamy piękną sypialnię, 2,25 metra, jeżeli chodzi o szerokość, 2 metry w tą stronę. Chcemy się przytulić do osoby, z którą tu mieszkamy, możemy w poprzek się położyć, jeżeli chcemy odpoczywać. Jest kłótnia. Nie, chcemy wyjść nocą do toalety, nie przeszkadzamy sobie i możemy sobie spać wzdłuż pojazdu, a można też pomiędzy spokojnie jedno, a nawet dwójkę dzieci, bo tak jest szeroko, że spokojnie się wyśpimy, nawet 3 lub 4 osoby, jeżeli to są dzieci. Powiedz mi, wszystkie materiały, te szafki górne, wszelkie wykończenia ścian, to jest wasza robota? Tak, wszystko wykonujemy sami. Oczywiście nie mówię o sobie, bo tu to są pracownicy i bardzo fajny mamy zespół, który tym się zajmuje, ale mamy też fajne, ciekawe, innowacyjne rozwiązanie. Bardzo, bardzo lekkie fronty szafek, które są wyginane z egzotycznego rodzaju sklejki, która jest super lekka i można ją wyginać i później one są lakierowane, czyli nasza oferta wybiera sobie kolor z RAL, różowy, obojętnie jaki chcesz. My wykonujemy dla Ciebie takie fronty, bo ogólnie nasza idea jest taka, że budujemy kampera pod Ciebie, czyli nie przyjeżdżamy, dzisiaj sprzedajemy ileś kamperów, tylko zamawiasz u nas kampera, budujemy dla Ciebie, czyli kolor ścian, kolor frontów szafek, czy tapicerowania jest taki, jak sobie życzysz, z dostępnych oczywiście kolorów, materiałów, które mamy. No dobra, to jakie plany? Bo rozumiem, że teraz pokazujecie, tak jak sam mówisz, pojazdy demo, prawda? Tak. Mówiłeś przed wywiadem, że czekacie na homologację. Ważny temat. Tak. Docelowo jak, powiedz mi, to będzie wyglądało? Masz jakieś plany na produkcję, na zamówienia? Kiedy start? Możemy przejść to, co i pokazać to, co wzbudza duże zainteresowanie. Przekrój. Tak. Dobra, idziemy. Dlaczego tutaj? Pani, która wprowadzała nas w takie przez techniczne wejście, mówi: a co wy tutaj wprowadzacie? Tu jest w ogóle, nikt takiego kampera nie ma. To śmieliśmy się, że będziemy na targach budować, bo szkoda czasu, w międzyczasie sobie poskręcamy. Oczywiście cel jest inny. Cel jest taki, aby pokazać, że my to robimy, że robimy to od podstaw, że tu pewną część produkcji przywieźliśmy. Chcieliśmy nawet przywieźć więcej, ale okazało się, że problemy transportowe były takie, że przywieźliśmy pewien wycinek, żeby pokazać, jak to jest zrobione, że to właśnie jest na Mercedesie, że to jest taka podłoga, że określona ona jest z grubości, z określonych materiałów przy użyciu maszyn CNC i tak dalej. Także tutaj pokazujemy i okazuje się, że ludzie z branży przychodzą, mówią, to był strzał w dziesiątkę, bo nikt nie decydował się wcześniej, aby pokazać coś w części zbudowanego, tak, żeby to. No i ale na wielu stoiskach są pojazdy i tak naprawdę nie wiemy, czy to jest producent, czy to jest dealer. My chcemy pokazać, że jesteśmy producentem, dlatego to widać po prostu od razu, jeżeli się przyjrzymy temu projektowi. To jakie plany w takim razie?
No właśnie plany mamy takie, aby uzyskać homologację na te Mercedesy, które widzimy. Mamy kilka Mercedesów, które stoją u nas w firmie i tu już nawet się okazuje, że się już sprzedają, bo zainteresowanie, dzisiaj pierwszy dzień, ale zainteresowanie jest spore. No i uzyskujemy homologację na te pojazdy. No i będziemy rozszerzać jak najwięcej swoją ofertę na różnego rodzaju pojazdy. Mamy Integrę, tu będą pół Integry, pewnie z czasem będzie Alkowa. No chcemy się być takim porządnym producentem, ale takiej wyższej troszeczkę półki, wyższej klasy pojazdów kempingowych, polskim producentem, wykorzystując nasze tutaj fajne materiały. Czyli nie celujesz w jakąś gigantyczną ilość, stawiasz na mniejszą ilość, ale wysoką jakość, krótko mówiąc. Tak, bo tutaj mierzymy siły na zamiary, nasz zespół jest na tą chwilę nie jest aż taki duży, to nie jest tak, że będziemy tysiące tych pojazdów produkowali, bardziej chcemy produkować fajnej jakości pod konkretnego klienta. Mamy też takie zamówienia pod konkretne właśnie takie specjalistyczne, że do przewozu na przykład motocykli, czy do quadów, czy do jakieś specjalistyczne właśnie kampery, no bo są takie branże, czy do rowerów. W tej chwili mieliśmy klienta, który startuje w wyścigach rowerowych i chciałby mieć kampera tak pod siebie, z dużym właśnie garażem, aby te rowery można było przewozić, aby on się fajnie na tych zawodach czuł. To cena. Widziałem pełną Integrę 400 tysięcy złotych netto. Czy w takim razie to mogło być jakiś, czy to jest w ogóle jakiś wyznacznik przyszłych modeli waszych ceny docelowych? Troszeczkę tak, aczkolwiek będzie lekko drożej, dlatego że tu bazujemy na Mercedesie, czyli wiadomo, że Mercedes będzie droższy i powiedzmy te ceny takich dużych Mercedesów pół Integry będą w tych cenach się kształtować, ale mamy też oferty fajnych Mercedesów, które będą do 7 metrów, będą one około 6 metrów 80 cm, przednio napędowe, silniki 2.2, które ceny zaczynają się od 350 tysięcy netto, czyli to są ceny, uważam, jak na to wykonanie, to podejście, czyli mamy podejście, że wybieramy sobie kolor, wybieramy sobie rodzaj tapicerki, mamy elementy skórzane, mamy porządne wykończenia, mamy akcesoryjne dociągi, blumy różnego rodzaju, tutaj akcesoryjne rzeczy. Staramy się wybierać to, co jest najlepsze dostępne na rynku. Uważam, że ta cena jest naprawdę dobra za taki produkt. Marcinie, powodzenia tylko życzę, bo tylko tyle dzisiaj Ci potrzeba. Tej homologacji Ci życzę, łatwego przejścia przez całą papierologię. No i co, powodzenia. Dziękuję bardzo. ACK Campery Polska czy ACK Benimar Polska? ACK Benimar Polska. ACK Campery Polska? Może w niedługim czasie będzie tak, jak mówisz. Panie Jacku, jesteście największą firmą karawaningową w Polsce obecnie? Nie sądzę, nie mam takiego poczucia i takiego wrażenia. Staramy się oczywiście kawałek tego tortu dla siebie uczknąć, ale myślę, że jest kilka takich samych firm tej samej wielkości, a może większych jak my. Nie zaczynacie, działacie w tej branży od wielu, wielu lat, a co chwila teraz pojawiają się nowi gracze na rynku. Przeszkadza Wam to? Uważacie, że to jednak zbuduje pewnego rodzaju większą świadomość karawaningową? Jak ten rynek jest postrzegany przez Was? Ja myślę, że generalnie w stosunku do Europy Zachodniej jesteśmy cały czas na początku tej drogi rozwoju branży karawaningowej w Polsce. Myślę, że miejsca jest jeszcze dość sporo do zagospodarowania, więc w związku z tym oczywiście z uznaniem patrzymy, jak inni się rozwijają. Myślę, że nam to nie przeszkadza. Mamy pracy na tyle dużo, że mówię do moich ludzi, żebyśmy się na tym skupili, a nie na tym przeżywaniu, kto, jak się rozwija, jakie firmy przybywają. Bardzo dobrze się to świadczy o tym, że polski karawanik się rozwija, więc w związku z tym nie ma sprawy. Natomiast nasycenie firm na rynku polskim w stosunku do Europy Zachodniej jest jeszcze cały czas nieduże, możemy tak powiedzieć, więc w związku z tym dla każdego jest miejsce. Jakieś plany na przyszłość? Pytam pod kątem firmy, pytam pod kątem nowych marek, bo jest Euromobil, jest Benimar, są przyczepy Steckermana. Coś w przyszłości, coś nowego? Ja myślę, że nie na tym to polega. To już jest, już widzę, że to jest za dużo tematów do obrobienia. Powiem szczerze,
nie jest łatwo, ponieważ sprzedać każdy potrafi, natomiast dać dobry serwis posprzedażny to już jest inne zagadnienie. Ja bym chciał być postrzegany jako szef firmy, która daje radę podołać temu drugiemu zagadnieniu, więc i sprzedać, i dać dobry serwis posprzedażny. Mając 4 marki do obrobienia, jest się na czym skupić. Natomiast tak, jeśli się rozdrobnimy na kolejne marki, to nawet tym fabrykom nie udowodnimy swojej wartości, bo będziemy sprzedawać po kilka sztuk samochodów z każdej fabryki. Natomiast to mówię, tutaj mamy samochody klasy średniej, klasy premium, przyczepy mamy takie średniaki, więc myślę, że to jest niezłe zestawienie i na razie się będziemy na tym skupiali. To kiedy senior idzie na emeryturę i oddaje władzę młodej gawiedzi? Władzę już oddaje, przekazuje, natomiast młodzież ostatnio jest dość bystra, inteligentna i do końca chce to piętno przyjąć. Także generalnie proces sukcesji trwa. Tak. Dziękuję bardzo. Ledwo co byliśmy na targach Caravan Salon w Düsseldorfie, widzieliśmy tą przyczepę, ale ona już jest w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Mariuszu, co to jest? Co to jest? To jest przyczepa marki La Mansell. Jest to francuski producent, w tej chwili należący do grupy Trigano, czyli grupa, która praktycznie ma pod sobą połowę marek kamperowych i campingowych i też w Europie. Natomiast sam producent nie jest to nowa firma, istnieje od lat 60. Proszę bardzo. I produkuje przyczepy. Jest mniej znany, ponieważ to taki producent bardziej przyczep klasy premium. Nie jest to producent, który produkuje duże ilości kamperów. Dlatego jest mniej znany, szczególnie na polskim rynku, gdzie powiedzmy są popularne marki takie jak Hobby, Fendt, Knaus czy Detlefs. No dobra, ale designowo to jest kapitalne. A wiesz, że pierwsze co podszedłem i sprawdzałem, czy to jest drewno, wygląda fenomenalnie, zwłaszcza ten przód przyczepy. Więc przód jest oryginalny, rzeczywiście jest wyjątkowy. Przede wszystkim zapewnia mniejsze opory powietrza w czasie jazdy. No właśnie. Powoduje też większą sztywność przodu. A ja jeszcze powrócę do tego wykończenia, tego designu. On jest opcjonalny, można ją sobie zamówić w różnych deseniach, może to być na przykład kwiatki, motyle, flaga brytyjska. Bardzo ciekawie to wygląda, ale wydaje mi się, że chyba w tym dekorze wygląda najlepiej. Powiedz mi, czteroosobowa jednostka, ten konkretny model? Ten konkretny jest czteroosobowy model, natomiast bym chciał zwrócić zanim wejdziemy do wnętrza, zwrócić uwagę na konstrukcję tej przyczepy. Ona jest zrobiona podobnie na przykład jak kampery z grupy Trigano, czy na przykład Mobilvetta, że jest ściana typu sandwich, ale zewnętrzną warstwą jest nie blacha aluminiowa, która łatwo ulega uszkodzeniu, jest trudna do naprawy. Jest tutaj poszycie z włókna szklanego. Więc ta przyczepa, możemy ją spokojnie przejdźmy, możemy sobie spokojnie, zademonstruję, uderzyć pięścią mocno. Śladu nie ma. No nie zrobimy tego w przypadku konstrukcji z blachy, którą łatwo wgiąć, trudno naprawić. Jeszcze pokażę z tyłu. Ten element, który często ulega uszkodzeniu, zazwyczaj jest termoformowanego ABS-u cienkiego. Tu jest też wykonany z włókna szklanego, czyli bardzo trudno to uszkodzić i równocześnie bardzo łatwo to naprawić. Tak samo konstrukcja wewnątrz ścian jest praktycznie bez drewna. Czyli przy takiej konstrukcji możemy powiedzieć, że to jest wieczna. Ta. Ona po 20-30 latach na pewno nie będzie śmierdziała w typowy dla przyczep o konstrukcji drewnianej sposób. Ona jest długowieczna. Żeś mnie tutaj zabił teraz. To co, idziemy do środka teraz? Idziemy do środka. Jak już pobiłeś tą swoją biedną przyczepę? Nie pobiłem, ona to na pewno wytrzyma. Może nawet lubi. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, na przykład ten model ma typowo kamperowe okna, size 4. Aha. Nie są to typowo stosowane w przyczepach nakładane okna. Jest to w ramce z żywicy wbudowane. To jest model dla 4 osób. Tutaj z przodu mamy bardzo fajny salon, miejsce do siedzenia, oczywiście to jest, stół jest ruchomy, można go dowolnie ustawić, obrócić.
Oczywiście ten stół obniża się i tutaj robimy duże łóżko dla dwóch osób. 1,50 m szerokości metry i dla dwóch osób typowe łóżko. Z tyłu akurat ten model ma tak zwane łóżka twin bed albo niemieckie, jak niektórzy mówią, czyli dwa osobne. Można je też połączyć, w komplecie jest łącznik do jednego łóżka na całą szerokość. Czyli mamy wtedy łóżko długości gdzieś 2 metry, szerokość około 2,20. Czyli całą tą wnękę wtedy możemy przykryć? Tak, wypełniamy, tak. Jest jedno równe, szerokie łóżko. Nie? Jest tutaj dosyć duża łazienka. Proszę zwrócić uwagę, też rozwiązany znany z niektórych kamperów, czyli przestawiana szafa do kąpieli. Kawał kabiny wtedy się robi. Duża, tak. Nawet osoby, które lubią sobie potańczyć pod prysznicem, się tutaj zmieszczą. Proszę zwrócić jeszcze uwagę, tak, w standardzie jest wyciąg kuchenny i co ciekawostką jest w przyczepach, jest tu ogrzewanie truma kombi. Z bojlerem od razu. Z bojlerem i jest też z grzałką elektryczną. A, czyli okej. Panel sterowania, który tutaj jest, jest też panelem no, podobnym do stosowanego w kamperach. Mariuszu, no to cena. Cena, ten kompletny egzemplarz, cena 179 tysięcy brutto. Dużo, mało? Odpowiednio. Odpowiednio za tą jakość. Odpowiednio za tą jakość, odpowiednio za przyczepę klasy premium, odpowiednio za przyczepę, która na pewno odwdzięczy się bardzo, bardzo, bardzo długim okresem użytkowania bez awarii czy bez potrzeby naprawiania poszycia. A jeżeli zdarzy się już niestety jakieś nieszczęście, uszkodzi się ta ściana, jest bardzo prosta, łatwa technologia naprawy poszyć z włókna szklanego. No to ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim dealerom podczas tych targów. Jak wygląda sytuacja u Was z kamperami, z dostępnością? Jak wygląda obecna sytuacja i jakie macie plany, wizje na rok przyszły? Podejrzewam, wszyscy mają takie same. Pozamawialiśmy sobie pewną ilość kamperów. Zostały przez producentów obcięte, ponieważ mają bardzo dużo zamówień. Do tego jeszcze doszły typowe kłopoty z dostępnością podwozi, więc tak naprawdę to jest... My naprawdę nie wiemy, co kiedy dostaniemy. Mamy plany, mamy zamówione samochody, mamy teoretycznie informacje, że w danym tygodniu roku dostaniemy konkretne modele. Niestety życie to weryfikuje. Mam nadzieję, że w przyszłym roku to wszystko wróci do jakiejś normalności, czyli że będziemy mogli normalnie planować zakupy z klientami, się umawiać na konkretne terminy odbioru. No teraz po prostu nie możemy tego zrobić. Mamy troszeczkę, udało nam się trochę kamperów do siebie po prostu sprowadzić. Wyrwać, ubłagać, można powiedzieć nawet wyżebrać, ale taka jest niestety rzeczywistość. No, niektórzy twierdzą, a jak super, macie teraz takie żniwa, możecie tyle kamperów sprzedać, na pewno tyle zarobicie. No chcielibyśmy zarobić, moglibyśmy, tylko po prostu nie mamy co sprzedawać. Jasne. Dziękuję Ci bardzo. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, cześć. Słyszałem, że u Ciebie dobrze. Wszyscy narzekają na dostępność, a u Ciebie podobno kamperki są. Tak, u nas są, cały czas są dostępne samochody, mamy pełną gamę kartak na Mercedesach, na Fiatach, na Iwekach. Mamy całą gamę Fordów dostępnych do kupienia od ręki, także na dzień dzisiejszy na razie dostarczane są nas pojazdy do kupienia. Wiesz, że cała branża o Tobie plotkuje? A dlaczego? Bo sprzedałeś naprawdę luksusowego, wielkiego kampera. Opowiedz coś o tym. Mówimy o Concordzie rozsuwanym i tak dalej. No nie tak do końca jest. To jest taki samochód, który był tam przez niemiecką firmę częściowo sprowadzany. Ale to jest kamper, który tak naprawdę służy nie do wypoczynku, a do pracy, tak? Dla klienta. To jest samochód, którym klient będzie przebywał tylko ścigając się na różnych wyścigach, Dakarach i tak dalej. Okej. Czy o cenie tego pojazdu możemy powiedzieć, czy nie? Nie, no myślę, o cenie nie możemy rozmawiać, natomiast no, jest to samochód już naprawdę z najwyższej półki, nie? Powiedz mi, jestem prywatnie fanem Kartago i o tym doskonale wiesz, bo sami jeździmy prywatnie Kartago. Dlaczego miałbyś polecić Kartago, a nie na przykład Detlesa Trenda, który tutaj stoi? No, Kartago to już też jest najwyższa półka, jeżeli mówimy o kamperach takich markowych. Kartago ma całkowicie inną budowę całego systemu podwoziowego czy meblowego. Kartago jest...
jest, oprócz tego, że ma podwójne podłogi, które nam idealnie wyciszają przy dużych prędkościach ten samochód, że te szumy z opon, z jezdni nie przedostają się do środka. Ponadto wszystkie meble, wszystko jest produkowane na piórowpustach i na kleju. Dla nas jako do serwisu jest to niefajne, bo tego się nie da rozebrać, tego, z tego się nie da nic zrobić. Natomiast cały komfort polega na tym, że to są najcichsze samochody na rynku. Prowadzą stało to, nic nie trzeszczy, nie ma żadnych szumów, nie ma żadnych trzasków i to sobie ludzie właśnie cenią w tych markach Cartago. Przyszłość karawaningu. Dzisiaj sprzedają wszyscy. A serwisować wkrótce nie będzie miał kto. A u Ciebie to toczy się trochę inną drogą. Jak tam serwis? Znaczy serwis u nas działa bardzo dobrze, natomiast mamy problem z obsłużeniem wszystkich klientów, dlatego tam rozwijamy teraz, budujemy firmę o 15 stanowisk serwisowych. Trochę 15. To, o 15, tak. Trochę to idzie powolnie ze względu właśnie też na pandemię, bo brakuje wszystkiego na rynku. Brakuje rąk do pracy, brakuje firm, które się chcą tym zajmować, które chcą nam wybudować. No ale wszystko idzie w dobrym kierunku i myślimy, że tam już na późną wiosną coś tam już powinno być. 15 stanowisk. 15 stanowisk. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. To w tym będą również miejsce do wydawania nowych samochodów, tak? Bo do tej pory wszystko jest jakby pod chmurką wydawane, natomiast to już klienci sami już oczekują, że zostaną inaczej obsłużeni, a nie na deszczu czy na śniegu. Te nowe pojazdy, które wielokrotnie kosztują powyżej 1 000 000 zł, będą wydawane. Ponadto będzie profesjonalna myjnia, tak? Na kampery, gdzie wszystkie te techniczne rzeczy będą zgodnie ze sztuką zrobione. Będzie stolarnia, gdzie będą serwisowane takie grubsze naprawy, tak, gdzie jest użebrowanie, montaż wszystkiego. No i ogólna hala taka montażowa wszystkich elementów, podzespołów, akcesorii. Wow! No zobaczymy, no. Dużo pracy przed nami. Nie? Jasne, dzięki Ci bardzo. Dzień dobry, Adamie. Witam. Słyszałem, że zrobiłeś fajnego kampera, potrzebuję go na imprezę. Nie ma problemu, ale to będzie duża impreza czy mała? Myślę, że z takim nagłośnieniem to możemy zrobić nawet dużą. Nie ma problemu, nagłośnienie to i tak jest jeszcze taki medium, można tutaj jeszcze dużo więcej zrobić niż to, co tutaj jest w tej chwili, bo to jest tylko takie coś, co myślę wystarczy przeciętnemu Kowalskiemu, żeby rozkręcić po grillu imprezę przy kamperze. Opowiadaj w takim razie, bo to jest auto pokazowe, prezentujące Wasze możliwości serwisowe. Tak, auto jest zwykłym Rolet Teamem, które jest na szczęście dość lekkie, dlatego mogliśmy trochę w niego wpakować różnych rzeczy. No i włożyliśmy wszystko, co tak naprawdę najczęściej wkładamy, co jest najpopularniejsze. Może nie zdarza się, żebyśmy wkładali aż tyle rzeczy naraz, ale włożyliśmy to, co jest najbardziej poszukiwane, to, co jest najbardziej gadżeciarskie, to, co jest najnowsze i to, co myślę jest też przyszłością. Tak? To czego ludzie szukają w takim razie? Czego ludzie szukają? Dużo ludzi szuka prądu i gazu. Czego tutaj nie brakuje pod żadnym stopniem, bo jeżeli chodzi o coś, co krócej można opowiadać o gazie, bo to są po prostu butle, które są do tankowania zewnętrznego, tak zwane multibutle, które mają osobne wejście, osobne wyjście, więc butle montujemy tylko raz, tankujemy je z zewnątrz gazem, ale do tego, tak już mówiłem, żeby było to nowoczesne i żeby to było takie na miarę teraźniejszości i przyszłości, to do tych butli mamy także wskaźniki na Bluetooth, że możemy sobie z telefonu monitorować stan aktualny butli z gazem. Mhm. Oczywiście można do tych butli przykręcać przejściówki na całą Europę, właśnie na cały świat, więc podjeżdżamy na stację, tankujemy co potrzebujemy i patrzymy na aplikacji, ile mamy gazu. To tak na początek. A jeżeli chodzi o prąd, tutaj się dzieje znacznie, znacznie więcej, tak? Dla celów pokazowych akurat mamy tutaj dwa rodzaje solarów, bo mamy przyklejany solar, który jest na alkowie, na tym tutaj wybrzuszeniu całym, dlatego on jest przyklejany, bo się dopasowuje na ładnie do wybrzuszenia, ale mamy też fajny, dość mocny 175 W solar na nóżkach, taki sztywny i do tego mamy specjalny sterownik, który też jest z Bluetoothem, który do 15 A może nam ładować akumulatory. Czyli na telefonie sprawdzamy sobie, jak w tym momencie, ile mamy światła, ile mamy słońca, ile mamy watów, ile nam to ładuje. Mało tego. Wszystko to ląduje później w dwóch akumulatorach litowych, dwa razy po 105 Ah, czyli razem 210 Ah, plus przetwornica 2000 W na 230 z akumulatorów.
Jak sprawdzałem, w słońcu mamy około 15 amper ładowania, więc a zużycie przy włączonym telewizorze, sprzęcie grającym, zapalonych wszystkich światłach i tak dalej, sięga 8-10 amper tak naprawdę. Więc ciężko jest w ogóle ten sprzęt rozładować. Możemy podłączać 230 wewnątrz, mamy wyjście 230 z przetwornicy na zewnątrz. 230 zwykłe na zewnątrz, a to już żadna nowość, tak? Ale z przetwornicy na zewnątrz, z przetwornicy wewnątrz. I do tego mamy tak zwanego smart shunta, czyli jest to urządzenie, które na Bluetooth, inteligentne urządzenie, ono jeszcze nie zdążyło się mocno nauczyć, ale już działa, które nam pokazuje, jak dużo nam zostało prądu w akumulatorach i włączając po kolei każdy odbiornik, ono automatycznie nam pokazuje, ile nam jeszcze zostało prądu, na ile godzin, ile dni takiego zużycia. Oczywiście nie uwzględni ładowania, bo nie wie, jaka będzie pogoda, ale na tą chwilę, jeżeli na przykład jest noc, nie ma ładowania żadnego, to wiemy, że na przykład włączymy sobie telewizor, lampkę, czy coś tam jeszcze i widzimy w aplikacji, ile po prostu jeszcze czasu nam zostało. Do tego mamy wskaźnik naładowania akumulatora samochodowego. No oczywiście ładowarka inteligentna z 230 też z modułem Bluetooth, więc wszystko praktycznie co tutaj mamy. Wszystko możemy, jeżeli chodzi o prąd, to wszystko mamy w jednej aplikacji. W jednej aplikacji monitorujemy wszystko. Do tego mamy podpinany właśnie telewizor 32 cale smart z zasilaniem 12V, nawet nie potrzebujemy do niego przetwornicy. Co też jest nie takie proste, żeby znaleźć w ogóle telewizor, który w ogóle ma 12V, jest telewizorem smart, bo albo jest telewizorem smart, albo jest telewizorem na 12V. A żeby był i smart, i na 12V, niestety samych w sobie takich telewizorów nie ma, nam to firma zewnętrzna akurat przerabia i montujemy te telewizory po prostu już z przystosowaniem do 12V, ale na tej instalacji akumulatorowej w ogóle ani telewizor, ani sprzęt audio, do którego teraz chciałem przejść, nie robi żadnego wrażenia, bo tutaj mamy sprzęt audio z takiej półki, nie jest to słaba półka, nie jest jakiś tam wielki high-end, bo mamy fokale z przodu i z tyłu, głośniki 16-centymetrowe na zwrotnicy, do tego mamy subwoofer JL-a na wzmacniaczu spięte to wszystko, plus radio na Androidzie z 9-calowym wyświetlaczem dotykowym, plus moduł do sterowania jeszcze z kierownicy. Pokaż nam, jak to gra. Nie ma problemu. Co? Nie słyszę. Ładnie gra. Ładnie gra, bo to jest porządny sprzęt. To są, nie są głośniki z dolnej półki, nie z górnej, ale gra czysto. Z tego względu też, że głośniki w większości idą przez wzmacniacz, nie tylko bezpośrednio przez radio. Mhm. Mało tego, mamy możliwość wysterować w radiu, tak, subwooferem możemy sterować osobno i możemy wyłączyć w radiu przednie głośniki, czyli te w drzwiach i zostawić nagłośnienie na samym kamperze. Do tego telewizor też jest spięty z radiem, więc możemy oglądać film, czy to z jakiejś portali, czy z czegoś, bo jest smart TV, to możemy oglądać film tylko na tych głośnikach tutaj w środku i mieć dźwięk przez głośniki z telewizora. Powiedz mi, gdybym chciał zamontować taki sprzęt grający w swoim kamperze, to jaki to jest koszt? Ten akurat około 6-7 tysięcy, ale no limit. Ale to nie są jakieś takie niedostępne pieniądze? Nie, to akurat nie. Z tego względu, że to jest sprzęt Car Audio, przerobiony trochę przez nas pod kampera, a nie typowo jakiś sprzęt kamperowy, bo jak coś ma w nazwie kamper, to kosztuje już tyle, a my po prostu sami to zaadaptowaliśmy do kampera. Ale zależy to totalnie od rodzaju zabudowy, bo największym kosztem jest tak naprawdę ciągnięcie kabli po kamperze, żeby tych kabli nie było widać, żeby to ładnie wyglądało i żeby to jeszcze grało, tak? To wszystko można zrobić jeszcze lepiej, to było zrobione, że tak powiem, żeby było, żeby pokazać, a możliwości są większe, tak? Naprawdę dużo większe. Można wykańczać pleksą czarną, białą, różową, fioletową, co komu przyjdzie do głowy. Wszystko możemy tak naprawdę zrobić. Adamie, to bierz tego kampera, się widzimy na zlocie wieczorem. Nie ma problemu. Dzięki. Zmiana barw wojennych i jesteśmy podczas kolejnego dnia Camper & Caravan Show w Nadarzynie. Stoisko firmy M-Camp widzieliśmy już podczas wydarzenia w Poznaniu. Natomiast ten konkretny model chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że jest to jedna z nieliczny camper w pełni zintegrowany. Itineo SB740, rocznik 2022, który posiada 5 homologowanych miejsc do jazdy, jednocześnie 5 osobnych miejsc do spania. Więc jeżeli jesteście rodziną 5-osobową, tak jest
tak jak jest to w moim przypadku i szukacie samochodu w pełni zintegrowanego, to jak najbardziej ten model. Bazuje na Fiacie Ducato, cena brutto 380 400 zł, masa własna 2887 kg, długość całkowita 742 cm. Mamy garaż dostępny z tyłu, mały bo mały, ale jak najbardziej jest. Jak sami możecie zobaczyć, samochód prezentuje się całkiem ładnie. Idziemy do środka, pokażę Wam konkretnie te rozwiązania związane właśnie z łóżkiem dla najmłodszych uczestników naszych podróży. Co w środku? W środku przede wszystkim mamy jakość znaną z kamperów marki Rapido, czyli marki oczywiście premium. Doskonale znacie ją z naszych materiałów wideo. Sami spójrzcie, jak to wygląda. Z przodu mamy oczywiście do dyspozycji Fiata Ducato. Teraz widzicie cały przestronny salon w układzie face to face, a przednie fotele są oczywiście obrotowe, więc tutaj salonkę można stworzyć naprawdę dużych rozmiarów. Nad głową, nad szoferką znajdziecie pierwsze dwuosobowe miejsce do spania. Dla dwóch osób dorosłych z pewnością będzie wystarczający. Układ jest typowy, więc mamy tutaj do dyspozycji aneks kuchenny, lodówkę i miejsce na postawienie telewizora właśnie tutaj na tym uchwycie. Co jest jednak najważniejsze, to nie łazienka, nie kabina prysznicowa, nie toaleta, ale ta tylnia część, czyli tylny salon w tym pojeździe. Mamy tutaj do dyspozycji jedno łóżko na górze, drugie miejsce na dole, natomiast z tej części, z tego małego saloniku, czyli z tych dwóch kanap i stolika, możemy przekształcić je w dodatkowe miejsce do spania i tym samym poszerzyć wielkość tego dolnego łóżka. Tym samym tu śpi jedna, tu śpi druga i tu śpi trzecia osoba. I powiem Wam tyle. Wkrótce będę miał przyjemność przetestować ten pojazd właśnie w konfiguracji 2+3, także już dziś zapraszam na wideotest. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Zmęczona? Nie, absolutnie. Pełna energii, gotowa na kolejne dni. Pytam wszystkich o to samo, czyli jak wygląda dostępność samochodów teraz na bieżący sezon, jak zamawiam dzisiaj na targach, jakie są też Wasze plany zamówieniowe na sezon przyszły? Wiesz co, jeżeli chodzi o zamówienia, o podwozia, to tutaj podejrzewam, że nie jesteśmy jedyną firmą, która się boryka z tymi problemami. Wstrzymuje nas jedno, wstrzymują nas producenci podwozi, czyli w naszym przypadku Fiat i Peugeot. Nie mamy od nich klarownych informacji, kiedy będziemy mieć samochody, kiedy te samochody będą wprowadzane na linie produkcyjne, kiedy będą do nas dostarczane. Także tutaj sytuacja jest naprawdę dynamiczna, bardzo mocno się zmienia i nie jesteśmy w stanie na ten moment określić, co będzie. Więc musimy poczekać na te informacje, aż producenci się określą konkretnie. Natomiast mamy oczywiście samochody demonstracyjne, które oczywiście są przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej pod polskich klientów, więc zapraszamy. Warto zapoznać się z naszą ofertą, która jest ciągle poszerzana. Pozyskujemy te samochody, więc na pewno będzie z czego wybierać. Ogólnie zadam Ci pytanie, bo wiem, że Adrią się nie zajmujesz, a jak wygląda tam sytuacja? Czy też takie problemy z dostępnością przyczep kamperów występują? Wiesz co, jeżeli chodzi o Adrię, też mogą się zdarzyć opóźnienia w produkcji. Oczywiście Adria stara się zagwarantować tutaj dostępność tych podwozi i całych kamperów, natomiast może się okazać w pewnym momencie, że po prostu terminy produkcyjne zostaną przesunięte, więc musimy się z tym liczyć. Jak ta przerwa krótka na Was wpłynęła? Tu duże targi w Poznaniu, duże stoisko, tu targi w Nadarzynie, też widzę, że spore stoisko. Zmęczeni chyba, prawda? Logistycznie. No logistycznie było to ciężkie do rozwiązania, ponieważ musieliśmy się przemieszczać między jednym a drugim miastem. Dodatkowo jeszcze oczywiście mieliśmy w międzyczasie otwarty salon, więc to też trzeba było w jakiś sposób rozwiązać. Natomiast tak jak widzicie, stoisko mamy bardzo bogato tutaj wyposażone. Są pokazane przeróżne pojazdy od Globa po Adrię i również Birstnera. Także zapraszamy serdecznie, jest co oglądać. I działamy, pełni entuzjazmu cały czas z wysoką energią. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki śliczne. Jedyny sklep karawaningowy na targach. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, witam. Jak wrażenia? Oj, dużo się dzieje. Widać, że stoisko jest całe pełne. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to tak właśnie jest. Duże zainteresowanie na tych targach. Logistycznie chyba trudno, co? Tak, oczywiście mieliśmy malutką obsługę. Jeszcze dzisiaj rano musieliśmy towar dołożyć, ale wszystko się udało, byliśmy gotowi. Wojtku, jest coś, co się wyróżnia. Chodzi mi o to, co ludzie teraz kupują. Czym są zainteresowani? Zbliża się sezon zimowy. Ta sezonowość jest, uważasz, odczuwalna w sklepie? Tak, oczywiście jest odczuwalna. Na tego typu imprezach sprzedaje
sprzedaje się przede wszystkim tak zwane gadżety, tak? Rzeczy, które klienci widzą na oczy, mogą dotknąć i wiedzą, że im jest to potrzebne. Natomiast w sezonie takim jesiennym faktycznie sprzedają się rzeczy typu pokrowce na przyczepy i różnego rodzaju grzejniki, które też mamy i które ze sobą przywieźliśmy. Sklep online cały czas działa, rozumiem? Działa cały czas. My jako sklep stacjonarny mamy zamknięty od poniedziałku, bo cała ekipa jest tutaj, ale sklep online działa cały czas. Masz dla mnie jakąś klimatyzację? Tak, chciałem Ci opowiedzieć o jednej takiej fajnej. To idziemy? Pewnie, zapraszam. Taka malutka. Tak, taka skromna, mała, mało mi miejsca zajmuje i nie ma jej w ogóle na dachu. Co to jest? To jest, proszę Państwa, klimatyzator. Klimatyzator, jak widać, taki standardowy, przystosowany do przyczep kempingowych przede wszystkim. Przenośny, możemy go wymontować kiedy chcemy. I to jest montowane w okno. Okno, które jest uchylane z tyłu, po założeniu możemy go przymknąć. No i mamy tutaj nawiew zimnego powietrza, a wszystkie skropliny i ciepło, które jest generowane, jest na zewnątrz przyczepy kempingowej. Wydajnościowo podobnie do tych dachowych, czy ciut mniejsza? Ciut mniejsza oczywiście, natomiast tutaj mówimy o takich przyczepach typu 6 do maksymalnie 7 metrów. Bardzo lekka, cicha, ma funkcję sleep. Przede wszystkim nawet już miałem rozmowy z klientami, że tak naprawdę już myśleli, że można komuś pożyczyć nawet na wyjazd, bo jest przenośna. No właśnie. Cena? Cena tutaj jest naprawdę bardzo fajna, bo uważam, że 2900 zł taką ofertę przygotowaliśmy na ten produkt. Jest całkiem, całkiem fajna. Kopara mi opadła, bo jak znam cenę klimatyzatorów dachowych, to wiesz, to jest gigantyczna różnica. Zgadza się, no wszędzie idą podwyżki i te klimatyzatory dachowe też będą droższe, niestety, tak jest. A to jest już cena przygotowana na przyszły rok, więc cena naprawdę zachęca. I powiem wprost, że ten produkt ja zobaczyłem będąc na kempingu w tym roku w Chorwacji. Poszukałem właśnie w tym roku w Düsseldorfie tego i udało się. Jesteśmy przedstawicielem marki Mestic. I taka klimatyzacja jest dostępna ona u nas od ręki. Od ręki właśnie, to chciałem dokładnie zapytać. Dokładnie tak. Mestic, to trzeba powiedzieć, produkuje standardowe klimatyzatory dachowe. I tutaj obok widzimy taki klimatyzator. Jest to klimatyzator, który ma wydajność 2500 W chłodzenia, 2,5 kW. I cena też jest specjalna, bo kosztuje 6,5 tysiąca. Czyli też znacznie tanie. Z pompą ciepła? Z pompą ciepła i z miękkim startem, więc jak najbardziej, że tak się wyrażę, na czasie. To jeszcze waga urządzenia. Tutaj jest troszeczkę gorzej od tych klimatyzatorów Dometica Trumy, bo waży 45 kg i to jest moim zdaniem jedna wada. No natomiast no, cena jest inna, więc jeżeli budżet nie puszcza, bądź nie chcemy wydawać więcej pieniędzy, można to. Wojtku, ostatnie pytanie. Chodzi mi o dostępność towarów. Wiem, że wszyscy mają z tym problemy. Klienci chcą, sklepy nie mają, bo nie mają dostaw. Jak to wygląda u Was? Ogólnie powiem wprost tak, to potwierdzam, że jest problem. Hurtownie starają się jednak zabezpieczać przed tym, ale wszystkie zamówienia, które my zamawiamy, przychodzą z opóźnienia 2-3 miesiące. Mamy problemy na przykład mocno z produktami Thule, ale cała Europa, ponieważ nie ma tych produktów, nie ma Markis i czekamy na te, które zamówiliśmy nawet w kwietniu, które jeszcze do nas nie dojechały. I z tego powodu oczywiście jest wiele, wiele problemów, bo klienci chcą oczywiście mieć kupiony samochód wyposażony w Markizę, a jej po prostu nie ma. Jak paczki nie docierają, nie krzyczcie na Wojtka, to często jest nie jego wina. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo. Dzień dobry, Piotrze. Cześć. Wreszcie porządna marka na Twoim stoisku. Słuchaj, wszystkie moje marki są porządne, ale możesz powiedzieć, że nareszcie marka premium. Co masz? Mam Ceturera. Bardzo fajne auto. Model Integra 148 LE. Bardzo przyjemny samochód, 7,60 długości, z dwoma oddzielnymi łóżkami, możliwością połączenia w jedno duże i z łóżkiem opuszczalnym z przodu nad siedzeniami kierowcy i pasażera. Wreszcie zyskałeś to Kartago na swoim stoisku, tak, było ciężko, wreszcie prawda? Wreszcie dojechało. Jak zainteresowanie, powiedz mi, po dwóch dniach targowych, tych branżowych dwóch dniach? Wiesz co, zainteresowanie jest bardzo duże. Bardzo duże, mamy bardzo dużo gości, którzy przychodzą i nie tylko oglądają, ale też się dopytują o ten samochód. Z racji tego, że no chcą po pierwsze zobaczyć Kartago. Druga sprawa to jesteśmy tutaj jedynym autoryzowanym dealerem w centralnej Polsce, więc też wszyscy ludzie z północy i z centrum
Polski mają do nas blisko, bo jak wiesz, mamy bardzo dobry serwis, bardzo duży serwis i wszechstronny serwis, więc też z używanymi samochodami Kartago ludzie będą do nas przyjeżdżać, bo się zapowiadali już. Także jesteśmy zadowoleni. Zmęczony? Zmęczeni, a zadowoleni. Właśnie, ta przerwa dwutygodniowa pomiędzy targami. Jest po prostu zabójcza. Przerwa jest zabójcza. Mam nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i trochę te targi albo rozsunie, nie wiem, no niech coś po prostu, ktoś z tym coś zrobi, bo dla nas to jest naprawdę bardzo męczące. Jasne. Piotrze, Kartago to Kartago, marka premium, ale nie tylko masz markę premium. Nie, nie tylko mamy markę premium, mamy 9 marek, ale też chciałbym zaprezentować naszą markę, która jest bardzo, można powiedzieć, naszym oczkiem w głowie. Do bestseller. Tej pory. Bestseller, jeżeli chodzi o ten sezon i poprzedni, to jest Benimar. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy jednym z dwóch autoryzowanych dealerów. Jesteśmy my i firma ACK na południu. To te firmy są dwiema po prostu autoryzowanymi dealerami Benimara w Polsce. I tutaj dostaniecie u nas Państwo nie tylko samochody, które są z pierwszej ręki z fabryki, ale pełny serwis gwarancyjny, pogwarancyjny, wszystkie części zamienne. Zarówno wszystkie reklamacje też rozpatrujemy bezpośrednio z fabryką. I no, na podstawie normalnych, można powiedzieć, wniosków gwarancyjnych. Trochę ceny, powiedz mi, Benimara się podniosły, bo wszystko poszło w górę, a co z Benimarem? Generalnie ceny wszystkich samochodów się podniosły i Benimara również, bo wszyscy producenci zostali dotknięci podwyżką cen podwozi, podwyżką cen wszystkich części używanych do produkcji, jak okna dachowe, ogrzewania i podobne rzeczy, więc siłą rzeczy wszystkie te ceny, również ceny Benimara poszły w górę. A jak z dostępnością u Ciebie pojazdów, w ogóle wszystkich marek? O dostępność już się mnie pytałeś w Poznaniu, natomiast no, od tamtej pory się nie zmieniło i mam nadzieję, że się nie zmieni. Mamy pozamawianych dużo samochodów, mam nadzieję, że będą przychodziły w terminach. Natomiast tak jak słyszę i też rozmawiam z kolegami, nikt nie jest w stanie w tej chwili dokładnie zagwarantować terminu dostawy pojazdu ze względu na to, że może zabraknąć podwozi, fabryka nam nie wyprodukuje. No, zdarzały nam się w tym roku pewne poślizgi, pewne samochody przychodziły o czasie, pewne przychodziły z poślizgiem, czasami nawet dużym. Spytałem pana Jacka, spytam i ciebie. Jak sobie radzicie na stosunkowo małym rynku karawaningowym w Polsce? Jesteście we dwójkę oficjalnymi dealerami jednej marki, bardzo popularnej marki. Dogadujecie się? Spytam wprost. Tak, myślę, że tak. Rozmawialiśmy niejednokrotnie i myślę, że dogadujemy się i będziemy się dogadywać. Bardzo dziękuję, Piotrze. Dziękuję również. Dzień dobry, Marcinie. Witam, cześć. Takie dziwne połączenie, bo z jednej strony twoja wypożyczalnia w Pruszczu, po sąsiedzku, a z drugiej strony Rimor, Piotr i tanie kamperowanie. Jasne, tak się akurat zdarzyło, że się dogadaliśmy z Piotrem, więc jestem też takim jego przedstawicielem na Pomorze. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, chce coś przyjechać, doradzić się, albo nawet chce kupić Rimora, ale chciałby spróbować, jak to jest takim autem podróżować. W tej chwili w ofercie mam 11 nowych aut marki Rimor. Wszelakiej płci, maści, można przyjechać, zobaczyć, można też za moim pośrednictwem zamówić, nie ma problemu. Powiedz mi w takim razie, dlaczego Rimor? Bo jeżeli ktoś ma się na tej marce znać, to ty i twoi klienci, którzy przyjeżdżają i te auta mocarnie eksploatują. Dlaczego Rimor? Jasne. Przy tej różnorodności aut, którą mamy teraz, wydaje mi się, że świetnie, że bardzo ważna jest relacja ceny do jakości. Rimor, czyli włoska grupa Trigano, idealnie się wpasuje w taką dobrą relację. Mamy z auto bardzo ładne designersko, mamy przyzwoite wykonanie, a dodatkowo różnorodne wnętrza, więc mi się wydaje, że analizując wiele marek, już miałem wiele różnych zabudów, to tutaj bardzo fajnie się to wpisuje w taki idealny poziom cena-jakość. No właśnie, cena jest niska, bo dwulitrowy Ford. Tak, cena jest niska, bo dwulitrowy Ford, więc niska akcyza. Mało tego, klienci coraz bardziej doceniają auta z automatyczną skrzynią biegów. Ten automat w Fordzie jest raz, że niedrogi, dwa, że to jest automat, który jest dosyć niezawodny. Stąd mamy połączenie fajnej zabudowy, fajnego nadwozia, bo jednak nadwozie Forda bardzo ładnie restauruje, jest bardzo komfortowe i przez to no, mamy najniższą cenę praktycznie na rynku, jeżeli chodzi o nowe kampery. Jakbym Cię zapytał o taki ogólny obraz polskiego klienta karawaningowego, czy mógłbyś mi pokazać takie drogi, ścieżki, które on wybiera? Czyli jakie układy, jakie auta cieszą się taką największą popularnością? To jest dosyć
Prosta sprawa. Jeżeli jedzie małżeństwo z dziećmi, rodzina 2 plus 2, 2 plus 3, tutaj jednak cały czas alkowa, tak? Mhm. Cały czas auto rodzinne, dzieci przeważnie chcą mieć swoje łóżka, więc chcą mieć łóżka piętrowe, mamy duży living room i to jest taki polski klient typu 30-40 lat, dwójka, trójka dzieci. Tak. Jeżeli z kolei mamy klientów młodych, tutaj dużą popularnością cieszą się campervany, auta, które są kompaktowe, łatwo nimi stanąć, wszędzie można wjechać i oczywiście coś po środku, czyli powiedzmy rodzina 2 plus 1, auta klienci mocno świadomi, chcący czegoś więcej niż małe, zwinne auto. Tutaj mamy półzintegrowane auta, które się idealnie wpasowują, dając i fajną przestrzeń i będąc jeszcze nie takimi dużymi, wielkimi autami jak alkowy, często wybierane na długie trasy. Zwróciłeś uwagę, że kamperów typu alkowa jest coraz mniej na rynku, a Rimor je nadal ma, prawda? Tak, ma przy wypożyczalni akurat, bardzo ma to duże znaczenie, bo jednak czasami klienci przedkładają wielkość auta i wolą duże auto, żeby mieć swobodę. Tak, Rimor ma i to w bardzo fajnych układach i nie ma, jest to jednak rodzaj zabudowy, który cieszy się cały czas popularnością. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Jeżeli chcielibyście wypożyczyć auto Rimor, kamperypruszcz.pl. Jeżeli chcielibyście kupić, kamperypruszcz.pl. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, wyglądam jak prawdziwy turysta, to dlatego, że za chwilę z moim operatorem wylatujemy i kończymy tym samym przygodę z Camper & Caravan Show 2021 w Nadarzynie. Mam nadzieję, moi drodzy, że relacja Wam się podobała i doskonale oddała klimat panujących targów. Dziękuję pięknie za wszystkie spotkania, za wszystkie rozmowy i za świetną zabawę, która została zagwarantowana dzięki Wam, bo ponad 600 załóg pojawiło się na zlocie targowym. Ślicznie dziękuję, do zobaczenia wkrótce. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i oczywiście łapy w górę.